Szanowni Państwo, z tej strony sztuczna inteligencja z Żoliborza. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu dezinformacyjnego, bo my się prawdy nie boimy. Witam, tutaj doniesienia z putinowskiej Polski. I pikcik na skraju głupoty. Zapraszamy na kolejny odcinek podcastu dezinformacyjnego, odcinek poświęcony eurowyborom, ale zanim do niego przejdziemy, zachęcamy do udostępniania, lajkowania, komentowania, dzielenia się z innymi naszym podcastem, a także do wspierania go na serwisie Patronite, a szczególne podziękowania, poza takimi naturalnymi, do wszystkich patronów i patronek, którzy są z nami na przykład na naszej grupie patronackiej, kierujemy do naszego najhojniejszego patrona, pana Pawła Stelmacha. Dziękujemy bardzo, to dzięki wam ten podcast może się rozwijać. A teraz przejdźmy do tematu, no bo mamy dzisiaj czwartek 13 czerwca, 4 dni temu odbyły się wybory do Europarlamentu, no i troszeczkę sobie tutaj o nich porozmawiamy. No i co, najpierw przejdźmy przez tą taką najbardziej oczywistą oczywistość, czyli suche dane, czyli wyniki. Formalnie wygrała, liczymy po procentach po prostu, Koalicja Obywatelska, która wychodzi na to, że trochę szkaluje papieża, bo dostała 21 mandatów i 37% głosów. Ty chciałeś to porównać z rokiem 2019, prawda? Znaczy chyba w zależności od tego, gdzie pokazują, jak sobie sprawdziłem na Wikipedii, to na Wikipedii stoi, że mają 19 mandatów, ale może dlatego, że może startował od nich ktoś, kto nie jest z Platformy. Jedna uwaga dla słuchaczy, jesteśmy obaj troszkę zmęczeni, więc tak. Będziemy się starać, żeby się nie mylić, ale już w trakcie przygotowywania było dosyć spektakularnie. Tak, w 2019 roku Platforma nie startowała samodzielnie, czy teraz też nie startuje samodzielnie, bo jest tam taka partia jak Nowoczesna, i Inicjatywa Polska. I Zielony jeszcze. Były te partie plus jeszcze PSL i SLD. Wtedy cała lista miała 47% głosów, miała 22 mandaty, z czego Platforma miała 14, no więc stan posiadania jest poprawiony względem wyboru z 2019 roku. PiS ma niewiele mniej od Koalicji Obywatelskiej, o niecały 1 punkt procentowy mniej, tak zaokrąglając to jest 36, mandatów ma o 1 mniej, czyli 20. Dla porównania? W 2019 był 45,38 głosów i było 26 mandatów, także strata jest dosyć bolesna. A to jest jeszcze jedna uwaga. Ipsos nie ma szczęścia do wyborów do Europarlamentu, bo w 2019 roku im się rozjechał ten exit poll, właśnie jeśli chodzi o poparcie PiSu, i teraz to samo, bo na samym początku z exit pollu wynikało, że to będzie chyba jakieś 33, coś w tym stylu, no i potem się okazało, że nie, czyli odrobili lekcję z 2019 roku, potem im to szło w wyborach parlamentarnych dosyć dobrze, no i 2024 znowu ich zaskoczył, jak zima drogowców. No i teraz tak, trzecie miejsce ku zaskoczeniu niektórych zajęła Konfederacja z wynikiem 12%, oni dostali 6 mandatów. No w 2019 nie było jeszcze Konfederacji, ale był kto? Korwin. Nie, no było, oni startowali, też się to nazywało, partia się nazywała się nazywali, też... Tak. Tak, Konfederacja mieli 4,55% głosów, tak więc 0 mandatów. Tylko, jeszcze jedna uwaga, bo wtedy też w 2019 roku startowali kukizowcy, którzy też mandatów nie uzyskali, ale no nie trudno tutaj się domyślić, że te elektoraty są mniej więcej spójne, znaczy zbieżne ze sobą, więc dlatego jednym i drugim nie poszło, dlatego że startowali sobie oddzielnie. Czyli krótko mówiąc, prawica była rozdrobniona, a jak się złączyła, to zaczęła dostawać wyniki. No i co? Jeszcze trzecia droga dostała 6,9% i 3 mandaty. No trzeciej drogi 5 lat temu oczywiście nie było. No i lewica dostała 6,3% też 3 mandaty. No 5 lat temu była... Wiosna. Była wiosna, która dostała też 3 mandaty. No i SLD w ramach tej wielkiej koalicji europejskiej z Platformą Obywatelską, PSL-em i innymi drobnicami dostała mandatów 5, tak? No tak pokazuje, tak mi Wikipedia pokazuje, tam najlepiej zagregowane dane są. Widać wyraźnie, że lewicy bardzo nie poszło, bo wtedy te samodzielnie startowała sama Wiosna i miała niewiele mniej procent głosów, bo oni mieli 6,06. Teraz startowała lewica, czyli SLD, Wiosna i Razem, no i srogo nie pykło, o czym będzie ciutkę dalej. Będzie o tym oczywiście ciutkę dalej. Natomiast tak, ponieważ od ostatnich eurowyborów minęło aż 5 lat, i w tym czasie wiele się stało, no bo tak jak wspomnieliśmy, była jeszcze taka partia Cookies, której już nie ma. Nie było z kolei Konfederacji w takiej formie, w jakiej jest. W ogóle nie było trzeciej drogi, Szymona Hołowni jeszcze w ogóle nie było na scenie.
Platforma Obywatelska była wtedy no jeszcze nie w takim stanie rozpadu jak kilka miesięcy później po wyborach parlamentarnych, gdzie PiS wygrał drugą kadencję, ale jednak w stanie rozpadu była, trochę nie wiedzieli co chcą. PiS z kolei był szczytu potęgi, więc ja sobie postanowiłem porównać to z ostatnimi wyborami parlamentarnymi, tymi z października zeszłego roku, bo to było raptem 8 miesięcy temu. Poza tym, przepraszam, ja tak właśnie dyszę przez to, co wspomnieliśmy na początku, autentycznie łapię zadyszkę siedząc w tej chwili. Postanowiłem to porównać z wyborami parlamentarnymi z października. Po pierwsze dlatego, że minęło tylko 8 miesięcy, a nie 5 lat, partie są te same. Jedna uwaga, bo sobie teraz sprawdziłem, PSL w 2019 miał 3 samodzielne, czyli nie samodzielne mandaty, tylko 3 mandaty w ramach tej dużej koalicji, teraz ma 2. Mówię, to są zagregowane dane z Wiki, bo tam jest tam, one są najlepiej jednak opisane, bo jakby to trzeba było szukać oddzielnie, to była masakra, ale już oddaję głos. Tak, okej. I porównałem to nie po procentowym udziale głosów, tylko po liczbach bezwzględnych. Bowiem pomiędzy październikiem zeszłego roku, gdzie była rekordowo wysoka frekwencja w wyborach, a tymi wyborami teraz, gdzie zawsze do Europarlamentu jest niższa, w tym roku i tak nie była taka zła tak naprawdę, ale w porównaniu do jakby oczekiwań, które mogliśmy mieć po wyborach parlamentarnych, była dość niska. Tutaj się nie zgodzę się, bo tamte wybory były najistotniejsze chyba od bardzo wielu lat. Wybory do Parlamentu Europejskiego są zawsze u nas traktowane, że dobra, są te wybory. Niewiele z tego wynika, tak? Także ja się tutaj nie spodziewałem się tutaj rewelacji i nie byłem zaskoczony. Też nie udawajmy, że niektórzy kandydaci i kandydatki traktują to po prostu jako dobrze płatne wakacje za granicą. Oczywiście. I później sobie przez 5 lat rzadko chodzą na te posiedzenia tego parlamentu, a pieniążki biorą, a to są spore pieniążki. No ale dobra, więc tak, porównałem te wybory z tymi parlamentarnymi, ale biorąc poprawkę na frekwencję, bowiem w tych wyborach poszło prawie 2 razy mniej ludzi do urn niż w październiku. W październiku było to 21,9 miliona, właściwie powinien zaokrąglić do 22, a teraz 11,8. Okej, to jest 47% mniej. Ale jak popatrzymy na poszczególne partie, to widzimy, skąd się wzięły być może takie wyniki. Otóż, pamiętajmy, czyli średnio ogólnie Polaków poszło mniej więcej o połowę mniej, o 47% mniej niż 8 miesięcy temu. I teraz tak, dla Koalicji Obywatelskiej było to minus 35%. Czyli 6,6 miliona głosów na 4,3. Dla PiS-u z 7,6 na 4,2 to jest 45% mniej. Przypominam, średnia 47. Czyli już widzimy, że PiS-owi spadło mniej więcej tyle, ile w średniej, a Koalicji Obywatelskiej mniej, dlatego mogła z nim wygrać. Trzecia droga, 75% mniej. I o tym za chwilę powiemy troszeczkę więcej. Owszem. Bo będziemy teraz omawiali każdą partię po kolei. Natomiast 3,1 miliona do 0,8. No naprawdę, no 4 razy mniej ludzi po prostu poszło zagłosować na trzecią drogę. Mnie to osobiście nie dziwi, ale za chwilę wyjaśnię czemu. Przypomnę, średnia 47%, im spadło 75%. Lewicy z 1,8 miliona na 0,7, czyli spadło 62%, też znacząco powyżej tej średniej. Konfederacja z 1,5 miliona na 1,4, czyli tylko o 7%. No tutaj wiem, że będziemy o tym jeszcze mówić ciutkę dalej, ale można powiedzieć teraz, że przy Konfederacji nie jest to dziwne, bo ta partia zawsze ma, i korwiniści, wszyscy oni zawsze byli bardzo zmotywowani. Jeśli jest duża frekwencja, to oni mają problem, a przy mniejszej frekwencji oni właśnie zyskują, tak jak było w roku 2014, kiedy partia Korwina się po raz pierwszy gdzieś dostała, czyli do Europarlamentu. No właśnie, to po części tłumaczy ten ich wynik, prawda? Bo zobacz, że prawie wszyscy wyborcy Konfederacji, którzy na nich zagłosowali w październiku, poszli na nich zagłosować też teraz. Tylko 7% się nie chciało i zostali w domach, podczas gdy w wypadku na przykład trzeciej drogi było to 3/4 ludzi. W wypadku PiS-u prawie połowa, w wypadku Lewicy prawie 2/3, w wypadku Koalicji Obywatelskiej, której tak najlepiej tu wypadła, ponad 1/3. A u nich tylko 7%. Malutko. I dzięki temu wykręcili dobry wynik, więc z jednej strony znaczy to, że mieli trochę szczęścia. Z drugiej strony, o czym powiemy więcej, ten dwucyfrowy wynik na pewno mi da wiatru. No ale dobra, bo ty chciałeś teraz powiedzieć trochę więcej o ciszy wyborczej. Tak. Zacznę od takich wniosków końcowych, które tam miałem. Nie, tak jeszcze nie było. Ja nie wiem, czym jest naruszenie ciszy wyborczej w sensie prawnym, ale patrząc na to, co było wcześniej i co to teraz się działo, no to aż tak spektakularnie nie było. Przykładowo, pan Waldemar Buda wrzucił fejkowy filmik. Był do niedawna minister w rządzie PiS, może przypomnijmy, tak. Człowiek Morawieckiego. Uważany za jednego z tych młodych zdolnych. Bardzo zdolny, jak się okazało. Wrzucił filmik fejkowy, w którym w Jagodnie mieli się bić ciemnoskórzy ludzie.
Oczywiście wiadomo, o co chodzi. Chodzi o pakt migracyjny, prawda? Ale idźmy dalej. Jaki Matecki? Ale czekaj. No to wyjaśnij trochę bardziej. Na filmiku była grupa czarnoskórych młodych ludzi, którzy się tłukli w jakieś takie rozrubie. Tak. I on napisał, że to jest Jagodno, czyli ta dzielnica Wrocławia, gdzie była ta słynna wielka kolejka do wyborów ostatnich w październiku. I on tam jakoś, nie będę tego cytował, żeby nam może algorytm nie zbanował tego odcinka, bo to było tu rasistowskie, ale powiedzmy tylko, że porównywał ich do zwierząt w dość jednoznaczny, oczywisty sposób, tak? Aha, i on tam do tego filmiku były podłożone dźwięki walki małp, żeby już tak było jednoznaczne. Ja nie oglądałem z dźwiękiem, także... Taki człowiek został właśnie europosłem. No i to oczywiście nie miało żadnego związku z wyborami. Idźmy dalej. Patryk Jaki i Matecki wrzucali jakiś filmik, to był ciemnoskóry jakiś typ, który skakał po samochodzie, to chyba faktycznie był gdzieś w Polsce. Czy oni monitorują wszystkie zdarzenia, że ktoś skacze po samochodach, bo takich zjawisk jest dosyć dużo. Oczywiście, wiadomo, nie miało to żadnego związku z eurowyborami, tak samo jak łamiący apel Patryka Jakiego, ten łamiący apel, który był opublikowany w niedzielę. Wielu wyborów na Facebooku widziałem. Wiele prawych osób nie głosowało. Polska w potrzebie, idźcie głosować. No, jest to agitacja wyborcza, bo chyba wiadomo, że ci prawi, o których Patryk Jaki miał na myśli, raczej nie głosują na lewicę. No i chyba wiadomo, że... Poczekaj. I chyba wiadomo, że chodziło o pierwsze wyniki z PKW, z których wynikało, że PiS przegrywa. Tak. No tak, bo widać było, że największe tąpnięcie, jeśli chodzi o frekwencję, jest w ich bastionach. I on, o to się potem nie odbiło. Błaszczak złamał ciszę wyborczą, to jest moje zdanie oczywiście, pewnie nikt tego nie będzie analizował, bo przecież są ważniejsze sprawy, w sobotę. To jest pokłosie tej całej akcji, o której myśmy mówili w Cebulach, tutaj poświęciliśmy większą część Cebul, czyli o tych żołnierzach, którzy zostali skuci. Błaszczak tam wtedy się wzmagał, że doszło do niego słuchy, że tym zatrzymanym żołnierzom zabrali 50% uposażenia i szybko mu zwrócono uwagę na to, że po pierwsze sam był inicjatorem ustawy, dzięki której tak się właśnie działo, ale to się dzieje z automatu. Jeśli żołnierz zostaje zatrzymany, to te pieniądze mu obcinają i potem mu, jeśli zostanie oczyszczony tam z zarzutów, wszystko będzie w porządku, to mu je oddadzą. Jaki jest sens wspominania o tym w sobotę, kiedy jest cisza wyborcza? No taki właśnie, żeby pokazać, że tu murem za polskim mundurem. Aż dziw bierze, że nie wrzucił sobie tam obrazka z tymi trójrękimi żołnierzami uśmiechniętej Polski. Kancelaria prezydenta i to już było, to już naprawdę była skrajna bezczelność, więc ja cały wpis zacytuję, który się pojawił na Eleneksie. W Ostrowie Wielkopolskim prezydent Andrzej Duda oddał głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego. I okej, gdyby na tym się skończyło, jest to profrekwencyjne, ale nie. Pakt migracyjny czy Zielony Ład budzą obecnie olbrzymie emocje. Konsekwencje podejmowanych w Europarlamencie decyzji dotykają Polski, każdego z nas i będą dotykać jeszcze mocniej w przyszłości. Właśnie dlatego te wybory są tak istotne, mówił prezydent RP w orędziu przed niedzielnym głosowaniem. To orędzie było 6 czerwca. Jaki jest sens wspominania o tym w niedzielę? Jaki jest sens mówienia o Zielonym Ładzie i pakcie migracyjnym? No nie wiem, ale wydaje mi się, że jest to złamanie ciszy wyborczej, a denerwuje mnie to dlatego, że myśmy w zeszłym tygodniu jeszcze nagrali ten odcinek, wywiad z Bartłomiejem Przymusińskim, rzecznikiem Ustiti. No to się zastanawiałeś mi, kiedy go wrzucić, no że nie wypada go jednak wrzucać w trakcie ciszy wyborczej, no bo mogą być problemy, bo jednak się tam dosyć jednoznacznie wypowiadaliśmy na temat jednej partii. Nawet nam też potem sędzia powiedział, że na samym początku łamaniem ciszy wyborczej było po prostu agitowanie, ale teraz to już ciężko wiedzieć, jak to zostanie zinterpretowane, więc bezpiecznie tego nie wrzucać. No ale jak się jest prezydentem, albo pracownikiem kancelarii prezydenta, albo Patrykiem Jaki, albo Dariuszem Mateckim, Waldemarem Budą, albo Mariuszem Błaszczakiem. To jest krótka lista, bo tego pewnie było znacznie więcej. To łamać ciszę wyborczą można. Po czemu nie? Ale to też pokazuje, jak bardzo oni byli zdesperowani. I już wcześniej, nawet bo to w niedzielę, to jeszcze rozumiem, tak jak mówisz, pierwsze wyniki z PKW spłynęły, frekwencja była nie za wysoka, nie powalała, ale to też w sobotę Błaszczak robił to jeszcze przed tym, że nie było żadnych danych, więc oni byli naprawdę przestraszeni, bo mimo tego, że to spróbuję zalinkować, bo nie wiem, czy profesor Krasnodębski tego przypadkiem nie skasował, ale jakieś parę tygodni temu wrzucał wpisy, że Tusk i w ogóle wszyscy się boją, bo PiS ma wygrać olbrzymią przewagą, ma mieć olbrzymią przewagę i znaczną większością wygrać wybory do Parlamentu Europejskiego.
Sugerujesz, że profesor Krasnodębski mógł się na jakiś temat mylić? Nie, w życiu nie. No co ty, to nie odważyłbym człowiek, się. Człowiek, który regularnie powtarza, że największym zagrożeniem są dla nas Niemcy i mówi to nie tylko już po inwazji rosyjskiej na Ukrainę, ale jeszcze to podtrzymuje i twierdzi, że w ogóle nie rozumie, co się wszyscy rzucają i że lewaki i lipki po prostu nie rozumieją? No tak, to ten sam człowiek ostatnio wrzucał anonimowego analityka z Brukseli, który twierdził, że teraz będzie znacznie więcej konserwatystów w Parlamencie Europejskim. No cóż, no. No to nie pykło, ale nie do, pykło. Do tego też dojdziemy. Owszem. Idźmy już dalej. Temat ciszy wyborczej zakończony. Tak, poświęcimy teraz parę chwil każdej partii z osobna. No i tak idziemy po tej kolejności, jakie dostały głosy. Czyli najpierw koalicja wyborcza, jest koalicja obywatelska. Z jednej strony media, które, nie wiem, niektórzy nazwą lipkowymi, inni mainstreamowymi, inni proplatformerskimi. O, sprzyjającymi, no tak można delikatnie mówić, sprzyjają. Lubiącymi, o może, albo antypisowskimi, czy może tak, albo też w dużej mierze to się pokrywa po prostu z normalnymi. Owszem. No więc te media, mimo wszystkich swoich licznych przewin, po prostu mówią, że no fajnie, bo wygrali po raz pierwszy od roku 2014. I to jest formalnie prawda. Rzeczywiście po raz pierwszy od roku 2014 wynik wyborów wygląda tak, że KO zajmuje pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o liczbę głosów, a PiS drugie, tak? No tylko z drugiej strony to jest tylko jeden punkt procentowy różnicy. Z exit pola jeszcze wynikało tam te cztery chyba punkty i to wyglądało rzeczywiście na sporą przewagę, ale tak jak mówiłeś, Ipsos tutaj troszeczkę znowu przestrzelił, nie doszacował PiSu. No i w trakcie tych godzin nocnych pomiędzy tą 21, jak zamknięto lokale, był exit pola godzinami porannymi, gdy PKW dała ostateczne wyniki, ta przewaga topniała, no i się skończyło na niecałym jednym punkcie procentowym. To nie jest dużo, więc ja tu nie widzę jakichś, z punktu widzenia koalicji obywatelskiej, mówię, gdybym był, nie wiem, Tuskiem, to bym nie widział takich wielkich powodów do optymizmu, choć jest oczywiście absolutnie normalne, że lider takiej partii w takiej sytuacji ogłasza zwycięstwo, to wszyscy tak robią, tak? Generalnie w wyborach, nie tylko w Polsce, zdarza się tak, że potrafią wszyscy w danych wyborach ogłosić zwycięstwo, prawda? Oczywiście. Niezależnie od tego, kto ile dostanie, no bo to zależy też, kto na ile liczy. No Konfederacja też może mówić o zwycięstwie, mimo że tak na dobrą sprawę dostała tyle samo głosów, co w październiku, gdzie odniosła porażkę, tak? Tylko że wtedy po prostu była dwa razy większa frekwencja, dlatego dostali tam, ile oni tam mieli, 7%, a teraz 12%. No ale przecież ale jakie apetyty były w 2023, przecież te pompowane sondaże, z których oni mieli, w których oni mieli po 17% poparcia, no to tam soduwa musiała uderzyć do głowy. Oni już w pewnym momencie zaczynali wrzucać grafiki o tym, że mają stabilne dwucyfrowe poparcie. No tak, to o tych sondażach to już trochę wspominaliśmy w pierwszym, historycznie pierwszym odcinku naszego podcastu o Smutnym tak. Sławku. Natomiast no rzeczywiście wtedy oczekiwania były wielkie. Teraz ciężko mi w sumie powiedzieć, nie zauważyłem, by jakieś szczególnie wielkie były, ale no dobra, już mniejsza o to. Do Konfederacji zaraz jeszcze dojdziemy. No i tak, dalej. Trzeba pamiętać o tym, że eurowybory mają pewną specyfikę. To nie jest aż tak istotne, jak chyba niektórzy mówią, według mnie przynajmniej. To jest taki mój trochę hot take, że eurowybory są jakieś radykalnie inne. No ale wiadomo, że dotyczą trochę innych rzeczy, troszeczkę inne elektoraty inaczej się mobilizują na te wybory. Dodajmy do tego jeszcze jedną rzecz, że Parlament Europejski, czy w ogóle te struktury unijne, one chyba jeszcze nie ogarnęły tego, że trzeba pokazywać obywatelom, czym się zajmuje Parlament Europejski, bo jak się tego nie robi, to o Parlamencie Europejskim i Brukseli przeciętny obywatel dowiaduje się wtedy, gdy nakrętki do plastikowych butelek, gdy Zielony Ład, gdy i różne inne rzeczy, którymi prawica zaczyna straszyć, bo to zawsze tak jest, no, właśnie, że... Wiesz, Zielony Ład to jest jeszcze dość duża rzecz, ale no te nakrętki, no to umówmy się, no zupełny drobiazg, który nie zwróciłby kompletnie niczej uwagi, gdyby nie INBA jako prawica o to wykręciła. No dobrze, tak? Ale z Zielonym Ładem przecież było tak, że ten Zielony Ład był bardzo dobry do momentu, w którym rządziła Zjednoczona Prawica w Polsce, bo potem przestał. Tak, to też prawda. To jest właśnie tak, że my, jako właśnie ci tacy przeciętni obywatele, to nie za bardzo wiemy, czym ten Parlament Europejski się zajmuje. Poza tym, że się mówi, że tam wszyscy kradną oczywiście. No tak, jeszcze kiedyś chodził taki żart, że oni się zajmują tylko krzywizną banana, ha, ha, ha. To taki, uwaga, fun fact, bo może nie każdy wie, otóż ten mit o krzywiźnie banana... To chyba rzeczywiście tam, bo tam chodziło jakieś tam kwoty importowe z krajów pozaunijnych i co właściwie uznać za banana, a co nie, co tak naprawdę jak się człowiek sekundę zastanowi, to ma głębszy sens, bo odmian bananów jest 100 milionów i jeszcze trochę, tak samo jak każdego sera, mleka i tak dalej, każdego innego owocu czy warzywa, ale ten żart tak naprawdę zmemizował i spopularyzował nie kto inny jak Boris Johnson.
w czasach, gdy był jeszcze dziennikarzem. Ale co się u nas działo? Jak zaczęła się pandemia, podjęto właśnie na szczeblu Unii Europejskiej decyzję o tym, żeby przepustowość była większa, no co było akurat bardzo sensowne, bo wiadomo, że wszystko się przenosiło, wszystko miało działać zdalnie, więc chodziło o to, żeby ta przepustowość była jak największa. I oczywiście Ziobro idą w Polsce, to przed nim się nie podobało, bo he, 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 Unia Europejska zajmuje się bzdurami. No i tak to właśnie jest z różnymi decyzjami Unii Europejskiej, które są sensowne, tylko prawica albo ich nie rozumie, albo nie chce ich zrozumieć i zaczyna nimi po prostu straszyć i do przeciętnego obywatela, który nie jest specjalnie zainteresowany polityką, to zwłaszcza europejską, to docierają jakieś takie odpryski i jemu, ja tu nie mam pretensji do obywateli, że im się nie chce szukać, o co chodzi. Mam trochę pretensji właśnie do tych, no może nie elit brukselskich, ale do tych ludzi, którzy tam siedzą, którzy powinni takie rzeczy ogarniać. No i też można mieć pretensje do prounijnych polityków w Polsce, którzy powinni chyba takimi rzeczami też się zajmować. Przekonywać nie ludzi do tego. Tak, no ale my to teraz na swoim własnym podwórku jesteśmy i o tym mówimy, że nie zależy mi specjalnie na tym. No dobra, ale wracając, bo tak troszeczkę wyboczyliśmy, mówiłem o tej specyfice tych wyborów, ona nie jest aż tak istotna, jak chyba niektórym się wydaje, no ale jednak PiS do tej pory od roku 2004 tylko raz wygrał eurowybory w roku 2019. Ale mieli taki, do 2019 roku włącznie mieli tendencję zwyżkową. Co te wybory były, to im trochę więcej, tam jakieś 1-2 mandaty więcej. To też jest właśnie zagregowane na wiki, więc podrzucimy. To są strony partyjne na Wikipedii, są kopalnią informacji. Wszystko w jednym miejscu. Tak. Dalej, ten wynik KO nie jest też taki dobry z powodu tego, że cała ta strona demokratyczna i KO na czele grały na własnym podwórku. No bo tak, PiS bardzo ostro jechał na polaryzacji na takich antyunijnych szuriach. My na koniec wyjaśnimy, czym się różni antyunijna szuria od po prostu na przykład sceptycyzmu co do niektórych decyzji podejmowanych w Unii Europejskiej. Platforma też grała na polaryzację. Chciałem zaraz powiedzieć. Okej, okay, dobra. Chciałem najpierw powiedzieć, że oni grali u siebie, mieli dość ułatwione zadanie, bo zobacz. Nowy rząd istnieje tam pół roku. Afery są dopiero wygrzebywane. My tutaj podkreślamy już któryś raz, że to trwa i to musi trwać, bo zebranie materiału dowodowego tak wielu, tak skomplikowanych sprawach, jeżeli naprawdę chcemy, żeby kogoś za to posadzono, musi trwać, musi być zrobione porządnie. To nie jest post na Facebooku, który można napisać w kilka godzin. Trochę źle zabrzmiało, jakby kogoś posadzono. My wiemy, że ci ludzie są winni, znaczy my wiemy, jako obywatele, zdajemy sobie z tego sprawę, więc zależałoby nam na tym, żeby sprawiedliwości stało się zadość. Nie chodzi nam o to, żeby ich po prostu posadzili dlatego, że ich nie lubimy, może w ten sposób. Tak, no. Tak, tak, no to jest oczywiście chyba jasne, tak? Tutaj chodzi jak najbardziej o to, że po prostu popełniono przestępstwa, no i oczekujemy, że wreszcie ktoś zostanie za nie uczciwie osądzony, a uczciwie to w tym wypadku znaczy, że zostanie po prostu skazany. Ale dobra, to po prostu musi trwać, ale to już się dzieje, prawda? Ostatnie tygodnie były zdominowane Funduszem Sprawiedliwości, za chwilę prawdopodobnie Fundusz Patriotyczny będzie, były komisje śledcze do spraw Pegasusa, wyborów kopertowych i tak dalej, tam się dzieje tak, rzeczy na niektórych. Tak, nie wypaliły. Właśnie, to jest też problem. Będziemy o tym mówić, ja wiem czemu nawet. Tam jedna z tych komisji została właściwie odcięta od niejawnych informacji z polskich agencji wywiadowczych. I bez tego bardzo trudno było im pracować. To się działo, oni byli grillowani, no TVP, PiS stracił kluczyki, nie jest to super obiektywna telewizja, na pewno jest mniej obiektywna od innych mediów takich komercyjnych, natomiast no jest jednak dwie klasy czy trzy klasy wyżej od tego ścieku, który tam był jeszcze w zeszłym roku. Polskę Press też stracił. Tak, Polskę Press stracili, Polskie Radio, agencję prasową, no więc potracili też jeszcze, potracili też troszeczkę jakichś takich farm, które były dotowane wcześniej z Funduszu Sprawiedliwości. Tak, na przykład pana Dariusza Mateckiego, o którym mamy nagrany oddzielny odcinek. Natomiast zmierzam do tego, że strona demokratyczna grała na własnym boisku. Im wystarczyło mówić, lubimy Europę, jesteśmy za Europą, patrzcie ile oni kradli. No nie zupełnie. Znaczy, właściwie tyle. W normalnych warunkach, których w Polsce nigdy nie ma, by to wystarczyło, no ale oni też grali, pamiętaj, że Zjednoczona Prawica i Konfederacja szły przekazem, że Unia Europejska chce nas zniszczyć, chcą nas zalać migrantami, więc samo mówienie lubię Unię Europejską, no trochę nie pomoże, bo ta Unia Europejska chce nas zabić, a kto się lubi, no to chyba coś jest z nim nie w porządku. To jest troszeczkę inne realnie niż w 2019, bo w 2019 PiS przecież mówił, że Polska jest sercem Europy. Oni tutaj byli, o Jezu, jak oni byli prounijni. I oczywiście tak samo, bo tutaj też te same narracje były, że teraz Parlament Europejski teraz się zmieni. To było dokładnie to samo. Odgrzali to, odgrzewali narracje, z których nic nie wynikło, na nasze szczęście. No ale tak jak mówisz, oni grali na swoim podwórku, ale też tak nie do końca. Grali też na polaryzację, no przecież te wszystkie wrzutki o ruskich agentach, no to
nieprzypadkowo było przed wyborami wszystko, nieprzypadkowo też się ten Fundusz Sprawiedliwości, ostatnia wrzutka o nim, o tym, że Morawiecki wiedział i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy ktokolwiek się spodziewał, że im jakoś bardzo dobrze pójdzie, bo na dobrą sprawę, moim zdaniem, losy pierwszego miejsca, one też, pamiętam, jakie były sondaże ostatnie, raz wygrywał PiS, raz wygrywała Koalicja Obywatelska. Nawet ten 1% to jest jednak, czy tam, nie wiem, ile ich tam, 1 punkt procentowy, czy może to ciutkę więcej, to jest jednak zwycięstwo, no drobne, ale jednak jest. To w sumie to jest jedyna partia z tych prodemokratycznych, której poszło dobrze w tych wyborach. Tak. Nad czym inni mogliby się trochę zastanowić chyba, no ale chyba nie planują. Do czego dojdziemy zaraz przy Lewicy z pewnością. No dobra, ale tak, żeby kończyć ten temat KO, no jednak podtrzymuję, że mieli trochę łatwiej, więc to nie jest wielkie zwycięstwo, po prostu. Ja też stwierdziłem, że powiedziałem, że jest niewielkie, także, ale jest dosyć tak. Istotne, no bo to jest pierwszy raz, tak jak powiedziałeś, kiedy jednak jest inaczej niż było wcześniej. Dokładnie. Dobra, przejdźmy do PiS-u. Czy PiS może mówić o sukcesie, czy nie? Mi się wydaje, że ich sukces polega na tym, że przetrwali, a wieszczono im, może nie w jakiś taki bardzo intensywny sposób, ale no mówiono jednak, że ta partia może się po ostatniej porażce rozpaść, po ostatniej porażce w wyborach parlamentarnych. Pamiętasz, była taka spekulacja, która wyszła chyba do Mastalerka, że być może tutaj Duda z Morawieckim by założyli jakąś nową partię, prawda, bo ten Kaczyński to się już nie sprawdza i tak dalej, no... Straszne spekulacje na ten temat. Czy te spekulacje o rozpadzie Zjednoczonej Prawicy, to ja słyszałem już w drugiej kadencji, w trakcie trwania drugiej kadencji, bo myśmy mieli już wiele razy rozpadać, nic z tego nie wynikało. Moim zdaniem to jest tak, że trzeba na to czasu, jeżeli do czegoś takiego miałoby dojść, bo teraz jeszcze, oni są jeszcze, mają zwarte szeregi, oni teraz będą szli do wyborów prezydenckich i jeżeli w tych wyborach przegrają, na to się zapowiada, no ale to jest jeszcze kawałek czasu, więc nie wiadomo, jak to będzie, no ale wszystko na to wskazuje, że jednak mogą się nie śliznąć. Tu już oczywiście były snute sny o potędze, że PiS z Konfederacją to już będzie rządził, mają tyle takie poparcie, no więc nic na to nie wskazuje, bo to są inne wybory jednak, odrobinę inne, przy mniejszej frekwencji. Gdyby teraz były wybory do parlamentu, to dalej byłaby wysoka frekwencja. Może nie taka jak w 2023, no ale jednak wysoka. No, pewnie tak. Natomiast tak, co to jeszcze chciałem powiedzieć, że relatywnie dobry wynik dostali Ziobryści i to jest dosyć ważne w kontekście tego, że relatywnie dobry wynik dostała też Konfederacja. I to jest dosyć ważne w kontekście tym, że PiS ogólnie jechał w tej kampanii no na, tak jak już powiedziałem, takich antyunijnych szuriach, bo to nie są poglądy sceptyczne wobec Unii, to już była zupełna szuria i robili to razem z Konfederacją i właśnie z Ziobrystami. I mimo to PiS zajął drugie miejsce, prawie że wygrał. W ramach PiS-u Ziobryści dostali dosyć dobry wynik, bo oni dostali sporo ponad 500 000 głosów, a przecież są małą partią tak naprawdę. No i oprócz tego Konfederacja dostała te 12%. To krótko mówiąc, zmierzam do tego, że siły, można powiedzieć, antyunijne idą do przodu. Dalej musimy wspomnieć o dość istotnym fakcie, mianowicie, że wśród ludzi, którzy dostali się z list PiS-u do Europarlamentu, są ludzie, wobec których toczą się postępowania. Albo lada moment zaczną się toczyć. Na przykład Daniel Obajtek, którego próbowano od kilku tygodni postawić przed komisją, a on sobie po prostu tak śmiało odmawiał, bo dlatego, że nie, tak naprawdę. No ale to jeszcze wspomni o tym, gdzie pan Daniel Obajtek siedzi, bo przecież został zdoksowany, siedzi sobie na Węgrzech, pewnie wypoczywa. Na Węgrzech. Zmęczył się bardzo, zawiadując Orlenem, pewnie dlatego. Węgry to ciepły kraj, nad Balatonem można się poopalać o tej porze roku. Oczywiście, oczywiście. I jeszcze dodajmy, on siedział w apartamencie należącym do firmy związanej tam bezpośrednio z ludźmi Orbana, więc nie przypadek. To, że po prostu pojechał i wynajął apartament w hotelu, tylko dostał go po znajomości. Dalej, no Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, no to chyba nie wymaga wyjaśnienia, prawda? Prawomocnie skazani, jak najbardziej, tyle że ułaskawieni dwukrotnie w dziwny sposób. Michał Dworczyk, no to mówiliśmy w ostatnich cebulach na torcie, że przecież Adam Bodnar właśnie chce uchylenia immunitetu Michała Dworczyka, bo prokuratura krajowa twierdzi, że w ramach postępowania, że jakby sabotował postępowanie w ramach afery mailowej, bo usuwał maile z własnej skrzynki, żeby zacierać jakieś ślady. Znaczy to jest tam było tak było to opisane, jakby kazał to komuś zrobić, no ale on się oczywiście tego wypiera, natomiast my tu wierzymy prokuraturze krajowej, a nie Dworczykowi. Tak, no bo nie wydaje mi się, żeby ludzie Bodnara takim fejurem, takim fejkiem wylecieli, żeby on dosłownie za tydzień czy dwa okazał się nieprawdą. Aha, no i tak, i tutaj niektórzy praktycznie od stycznia tego roku, gdy była ta sprawa z Wąsikiem i z Kamińskim, gdzie ich aresztowano,
i później osadzono, spekulowano, że oni do tej Brukseli, cudzysłów, uciekają przed odpowiedzialnością. Otóż nie. Parlament Europejski jak najbardziej może zdjąć immunitet, jeżeli jest o to wniosek z danego kraju, i robi to regularnie. Myśmy mieli o to dyskusję jedną, bo ty też się zastanawiałeś w jednym z poprzednich odcinków, już dawno temu, tak, czy to przypadkiem nie jest po to, więc ja o tym przypominam, bo mogą nam przypomnieć nasi słuchacze, więc lepiej, żebym ja to zrobił, tak, no bo tak to wyglądało, ale my jesteśmy przyzwyczajeni do innych standardów, my jesteśmy przyzwyczajeni do standardów takich, że na przykład Tarczyńskiemu w trakcie pierwszej tej dekady, chciałem powiedzieć, na szczęście nie dekady, ale pierwszej kadencji Zjednoczonej Prawicy nie uchylono immunitetu kiedyś, bo go obroniono, więc... Ktoś mógł faktycznie myśleć, że tam też tak będzie, ale nie. Abstrahując od tego, że PiS, ten ECR, czyli ci europejscy konserwatyści i reformatorzy nie będą mieli większości, która by im umożliwiła zablokowanie tego, to nawet gdyby mieli większość... Daleko im, bardzo dużo im będzie brakowało do tak, tej to tak tam nie, jeśli tam jest coś takiego, jeśli jest coś podejrzane o przestępstwo, to immunitet się uchyla i tyle. Oczywiście niektórzy głosują przeciw, ale no chyba się jeszcze nie zdarzyło, żeby komuś immunitet obronili, aż będę sprawdzał po tym odcinku, żeby mnie okazało, że będę musiał to odwoływać w kolejnym. No i jest jeszcze jedna rzecz, mianowicie dzisiaj rano sobie tego posłuchałem w podcaście Polityki Insight, który polecam zresztą. Tam było wskazane, że bardzo dobry wynik w ramach PiSu uzyskali nie tylko Ziobryści, ale też ludzie Mateusza Morawieckiego. I tam jeden z rozmówców tego podcastu, chyba pan Szacki, redaktor Szacki, mówił właśnie, że podobno w PiSie wszyscy zadają sobie pytanie, kto im finansował kampanię. Chodzi tutaj o panów Millera, Andruszkiewicza, znanego nam, wspomnianego Buda, tego od Jagodna, no i Michała Dworczyka. Wszyscy oni dostali bardzo dobre wyniki. Andruszkiewicz się wprawdzie nie dostał, ale niewiele mu brakowało, biorąc pod uwagę jego kompetencje intelektualne, to jest naprawdę niesamowity wynik, że się otarł ten mandat. No ale Miller, Buda i Dworczyk się dostali. No i on tam powiedział w tym podcaście, że oni jakoby, szacuje się, że ich kampanie kosztowały po 1,2 miliony, podczas gdy normalna stawka, ile kosztuje kampania dla kogoś, kto ma jedynkę lub dwójkę do europarlamentu w Polsce, to jest około tak kilkadziesiąt do 100 000 złotych. Więc przybitka jest ogromna. I podobno w PiSie wszyscy się zastanawiają, skąd oni mieli pieniądze, kto im je dawał. Ja tak sobie teraz przed tym odcinkiem na szybko popatrzyłem po tych największych komitetach, czy mają ujawnione rejestry wpłat, jeszcze nie mają, albo mają napisane po prostu wpłacane z komitetu. Natomiast bardzo, bardzo by mnie rzeczywiście ciekawiło, szczególnie Andruszkiewicz i Dworczyk, bo Miller i Buda to są takie tam zwykłe aparatczyki, prawda, polityczne. Natomiast Andruszkiewicz to nie jest zwykły aparatczyk, to jest były nacjonalista, który został wciągnięty do PiSu via ruch Kukiza. Natomiast Michał Dworczyk jest postacią, delikatnie rzecz biorąc, bardzo kontrowersyjną na wielu polach, o czym być może kiedyś nagram jakiś inny odcinek, więc nie ukrywam, bardzo by mnie interesowało, kto tam Dworczyka mógł finansować. Jak do tego doszło, jeżeli to jest prawda, jeżeli te liczby są prawdziwe, no ale jakby Wojciech Szacki raczej tego nie mógł przekręcić jakoś znacząco. No ale dobra, powiedzieliśmy sobie o KO, powiedzieliśmy o PiSie, idźmy do partii, która formalnie zajęła trzecie miejsce, czyli właśnie do Konfederacji. Jak myślisz, poza tym, że była niska frekwencja, dlaczego im się mogło udać? Wiele przyczyn moim zdaniem, jedną taką jest bardzo istotna. Mam takie pytanie do ciebie. Pamiętasz może, kiedy Konfederacji zaczęły rosnąć poparcie przed wyborami parlamentarnymi? No tak, jakoś tak na początku zeszłego roku, w lutym, być może miało to związek z taką wielką inbą medialną dotyczącą tego, że Trzaskowski na linie z helikoptera zjedzie, wbije ci przez okno do domu, zabierze kotleta lub karkóweczkę i wrzuci ci karaluchę na talerz. O to chodzi? Tak, no moim zdaniem tak właśnie było, to był początek, znaczy moim zdaniem, no to być może są to wnioski niewynikające, no ale jedno, jeśli się takie rzeczy dzieją, a było dosyć głośno o tych robakach, no to można chyba domniemywać, że... Jest korelacja czasowa. Tak. Natomiast czy wiesz, kiedy w 2024 zaczęło Konfederacji rosnąć? Pierwsze takie sondaże, to na eurowyborach może sobie zobaczyć, pierwsze takie skoki. Niech zgadnę, być może wtedy, gdy większymi stały się trwające wcześniej i tlące się protesty rolników, którzy nie tylko, którzy z jednej strony protestowali przeciwko importowi płodów rolnych z Ukrainy, gdzie Konfederacja, jak wiadomo, ma dość ambiwalentny stosunek do tego państwa, a z drugiej strony protestowali przeciwko Zielonemu Ładowi, jak zwykle bez konkretów, gdzie, jak wiadomo, Konfederacja ma jednoznacznie negatywny stosunek i do tego ładu, i do całej Unii Europejskiej. Dobrze trafiłem? Oczywiście. I tu taki, jakby to ująć, wychodzi na to, że Zjednoczona Prawica po raz drugi podpompowała Konfederację. No bo Zjednoczona Prawica szła tym swoim antyunijną narracją i tym, że ten Zielony Ład jest zły. No ale oni byli mało wiarygodni w tych swoich narracjach, bo oni ten Zielony Ład popierali wcześniej. I nie oszukujmy się, gdybyśmy dalej mieli, gdyby oni dalej rządzili, dalej by go popierali, bo on by się, po prostu by się przy tym nie cofnęli.
Tylko najprawdopodobniej rolników by spałowano i zrobiono by z nimi to samo, co robiono z kobietami w 2020 roku. Pewnie tak by się to skończyło. A Konfederacja w swoich tych poglądach jest przynajmniej stała. Więc jeżeli tam PiS zaczął właśnie tak... Zresztą widać, jak PiS-owi spadło, no, na Podkarpaciu spadło. W wielu miejscach musiało spaść, chyba w każdej kategorii wiekowej stracili. Po prostu podpompowali Konfederację. Czy, no to jest tak, przed 2023 rokiem mogli o tym nie wiedzieć, że takie rzeczy się dzieją, że występują jakieś korelacje, że to, co oni robią, nie są jakąś kulą poruszającą się w próżni, tylko ich działania oddziałują na innych. Natomiast teraz już musieli wiedzieć i albo po prostu to olali, bo grali na maksymalną polaryzację i nie liczyli się z konsekwencjami, no albo zrobili to celowo, żeby podpompować. No, nie podejmę się analizy tego, bo nie mam pojęcia, ale to już obserwowalny fakt jest taki, że Zjednoczona Prawica po raz drugi z rzędu w sumie podpompowała Konfederację swoimi antyunijnymi narracjami. I to jest taki element takiego szerszego zjawiska, któremu my tutaj często poświęcamy sporo czasu, bo jest bardzo ważne, czyli przesuwania tego wszystkiego na prawo i takiej radykalizacji. No bo tak, Konfederacja, przypomnijmy, teraz Konfederacja może uchodzić za partię mainstreamu, no bo jest w Sejmie, jest dosyć liczną reprezentacją, regularnie pojawia się w normalnych mediach. Natomiast Konfederacja no, wywodzi się ze środowisk skrajnych i marginalnych, prawda? Które po prostu wiele lat walczyły o to wejście do tego mainstreamu, zwykle im się nie udawało, jakimś udawało to tak ledwo co i przypadkiem i bardzo incydentalnie. Po czym wreszcie się trochę wzięli do kupy, trochę wymienili ekipę, troszeczkę tak. Ogarnęli PR, pojednoczyli się, bo ich tam przede wszystkim było tych partyjek dużo. Przypomnijmy, to jest Konfederacja, to słowo też znaczy, że to jest zbiór kilku mniejszych podmiotów. Przecież tam mamy Mencenowców, czyli Nową Nadzieję, dawniej Korwinów, Ruch Narodowy i Braunistów, tak? To są przynajmniej trzy główne takie ugrupowania, plus tam jest takiego planktonu jeszcze trochę. Ten wzrost takiej Konfederacji zawdzięczamy w głównej mierze mediom mainstreamowym, które ich po prostu zapraszają. Tych konfederatów i okej, okay, wiele dyskusji na ten temat jest, okej, okay, już kogoś takiego się zaprasza, to po to, żeby go zgrillować, bo nie jest trudno to zrobić. Oni mają cały pakiet takich chorych poglądów, z których należałoby ich rozliczać za każdym razem, gdy są zapraszani gdzieś, czego oczywiście się nie robi. Nie, pozwalać jakiemuś bosakowi, opowiadać jakieś głupoty, przepraszam, bo to są takie mądre rzeczy, bo że tak dla ich wyborców, ale nikt tego nie prostuje, bo jeszcze na przykład on komentuje jakieś bieżące wydarzenia. Świetnie, no naprawdę nie chciałbym rzucić tutaj o pewnym akwareliście, ale nie chciałbym się nadać na prawo Godwina, ale powinniśmy się chyba zgodzić co do tego, że jeżeli ktoś ma jakieś poglądy, to wypadałoby go z nich może nie tyle rozliczać, ale przypominać o tym, jakie ma poglądy, a nie zapraszać jakiegoś gościa, mówić, że on jest z Konfederacji, która jest przez wiele lat była normalizowana przez tak samo jak wszyscy, no, Ruch Narodowy. Tutaj można pochwalić media mainstreamowe, że chyba jeszcze nie doprowadziły do znormalizowania Brauna i tych jego, Konfederacja Korony, jak oni się nazywają? Konfederacja Korony Polskiej. Tak, tak, czyli tych koroniarzy, nie znormalizowali, ale całą resztę już tak. Oczywiście trzeba tutaj wspomnieć o dziennikarzach, publicystach, którzy opowiadają, że no, Konfederacja ma skrajne poglądy, ale znają się na gospodarce. No oczywiście się nie znają na tej gospodarce, ale im więcej osób tak mówi, tym no, więcej osób są w stanie przekonać. No tak, tak się znają na gospodarce, że Mencen na wiecu nie potrafi Rysiowi Petru odpowiedzieć, kto będzie płacił emerytury, jak ZUS będzie zlikwidowany, ani skąd wziąć 110 miliardów, których by brakowało, gdyby tam to wszystko polikwidować. Dobra, ale wracając, bo ja chciałem powiedzieć o czym innym trochę. Ja chciałem powiedzieć o tym, że Konfederacja wyszła z marginesu i weszła do mainstreamu. A PiS w tym mainstreamie już był, prawda? I teraz Konfederacja zaczyna wjeżdżać ze swoją szurią, bo przecież... Okej, chciałem to powiedzieć pod koniec odcinka, ale może powiedzmy to teraz. Nie ma nic złego w krytykowaniu Unii Europejskiej, nie ma nic złego w byciu przeciwnym na przykład Zielonemu Ładowi, albo polityce migracyjnej Unii, albo na przykład stwierdzeniu, że Unia jest przebiurokratyzowana, że część decyzji zapada na szczeblach, gdzie podejmują je ludzie, którzy nie są wybierani w wyborach, czyli jest jakby brak tej reprezentacji, takiego wpływu no, demokratycznego obywateli unijnych na ludzi, którzy później podejmują decyzje, które na tych obywateli wpływają. To są wszystko jak najbardziej uzasadnione rzeczy. I uzasadnione, jakby krytyka jest nie tylko możliwa, ale konieczna. Ja jestem jak najbardziej za tym, by to krytykować, tylko konstruktywnie. Problem polega na tym, że to, co robi Konfederacja, bardzo rzadko się o tą konstruktywną krytykę ociera. Czasem im się zdarzy, to jest trochę tak jak wiesz, że zepsuty zegar dwa razy dziennie pokazuje właściwą godzinę. Zwykle jednak to jest taka szuria na bardzo wielu poziomach. No przecież w Konfederacji mieliśmy i antyszczepionkowców, jakichś ufologów, ludzi anty-5G i od jakiegoś wielkiego resetu, wielkiego zastąpienia, dechrystianizacji, jakichś spisków covidowych, pandemii, WHO i tak dalej. Oprócz tego
takim wiodącym, takim jakby konsensusem wewnątrz Konfederacji jest to, że Unią Europejską rządzi jakieś oszalałe lewactwo, które przeprowadza jakieś eksperymenty społeczne na tych 400 iluś tam milionach Europejczyków, że to jest nowy komunizm, łamane na nowy nazizm, łamane na nowy bolszewizm, tak? Że LGBT to jakiś terror, że woke tutaj w ogóle wszystko robi. Nikt nie umie powiedzieć, czym ten woke jest, ale ten woke wszystko niszczy i w ogóle zrujnuje naszą cywilizację. No wcześniej nie potrafiono powiedzieć, czym jest marksizm kulturowy, ideologia LGBT, ideologia gender i tak dalej. Ideologia gender. Ale ja wiem, do czego ty zmierzasz i ja ci to ukradnę, bo ja wiem, do czego ty zmierzasz. Zmierzasz do tego, że ta szuria, no zwróćcie uwagę na to, co mój współprowadzący powiedział, to jest teraz PiS. Antyunijność, tak. Mieli antyszczepionkowców, też jeśli chodzi o protestujących przeciwko 5G, też się tam zdarzali, może nie na szczeblu tym takim ministerialnym i poselskim, ale radni już się zdarzali. To wszystko przecieka do PiSu. I to taka ciężka szuria, no, tak. No antyszczepy, no przepraszam, nie wiem, słów mi trochę brakuje, tego się nie da inaczej, bo to trzeba nazwać szurią, bo to jak oni pięknie to mówią, że oni są po prostu sceptycznie nastawieni do szczepień, no więc nie ma czegoś takiego jak sceptycznie nastawieni do szczepień, natomiast i tu muszę wejść w dygresję. Oni mogą być sceptycznie nastawieni do grawitacji, po prostu odlecieć gdzieś. Bardzo by było fajnie, no ale szkoda innych planet. I już teraz, jeśli chodzi o COVID, my też mamy w planach ten odcinek, ale zastanawiamy się, z kim na ten temat porozmawiać, jak bardzo ta antycovidowa narracja się wżarły w ludzi, bo ja tu rzucę anegdotę, ale w rozmowie ze zwykłymi ludźmi, ja się dowiaduję, że to naprawdę nie był spisek, ale ta szczepionka to był eksperyment na ludziach, a w ogóle tak ci ludzie umierali, to wiesz, rozmawiasz z człowiekiem, mówisz mu, że u ciebie w rodzinie dwie osoby zmarły z powodu COVID-u, ale czy to na pewno przez COVID? Bo moja rodzina pracuje w służbie zdrowia i tam wiem, co się działo. Nie no, u mnie też nie pracują wiesz. I też wiem, no po prostu to jest dramat. I to są zwykli ludzie, to nie są jakieś ciężkie szury. No bo jakbym zobaczył Janusza Kowalskiego, to nie bym o tym nie rozmawiał. Tylko to się poprzeżerało i to jest naprawdę coś, problem, z którymi się będziemy musieli mierzyć w najbliższych latach. Tak, ale dobra, ale kończąc, bo tak to chciałem powiedzieć, mi podkradłeś, ale chciałem tylko powiedzieć w kontekście... W kontekście tego, co powiedziałeś, że PiS ponownie pompował Konfederację, no to się dzieje po prostu tak, że PiS wchodzi na to boisko, na którym boisko, którego linię wyrysowała Konfederacja, próbuje z nim konkurować na tą szurię. No i jak to mówi starożytne prawo, gdy partia duża, mainstreamowa próbuje konkurować z małą, radykalną na jej radykalizm, to praktycznie zawsze przegrywa. Bardzo trudno jest coś takiego wygrać. Wydaje mi się, że właściwie jedyną możliwością dla dużej partii jest, z racji tego, że jest duża, zdemontowanie tamtej. Natomiast PiS-owi z Konfederacją się to nie uda, prawda? Zdemontowanie w sensie, wiesz, wchłonięcie, przekupienie jakichś członków, prawda? Wygranie tym, że są duzi, że mają pieniądze, że mają więcej czasu antenowego w mediach i tak dalej. No, ale to tak jeszcze wejdziemy na wyższy poziom ogólności, jak mówisz, że tej dużej partii się nie uda. No nie może się udać, bo wyższa partia musi dbać o centrowych wyborców. Konfederacja, tak. Czyli ta mniejsza partia, nie musi. Ta Konfederacja, mimo że to jest straszna szuria i strasznie niespójne te poglądy, to pod wieloma względami są. Unia Europejska jest zła, lewaki są złe i tak dalej, i tak dalej. A PiS czasami musiał mówić, że ta Unia Europejska tak nie do końca jest zła i że ten Zielony Ład też nie jest zły, bo przecież prezes mówił, że nawet jeżeli będzie to miało jakieś koszty, to powinniśmy się do tego Zielonego Ładu przyłączyć, bo koszt nieprzyłączenia się będzie dla nas znacznie większy. Teraz mówią zupełnie co innego. Zasadniczo miał rację. I wiesz co, pamiętam były te reklamy były przed samymi wyborami, właśnie o tym tłumaczono, że PiS kłamał, wyciągano im, Konfederacja to robiła, wyciągano im wcześniejsze wypowiedzi o Zielonym Ładzie na ten przykład. No to tak, ale zapamiętajcie to, co teraz mówimy, bo będzie z tego taki hot take za niedługo, dotyczący tego, kto właściwie ile w tych wyborach dostał i czy na pewno tak sensownym jest dzielenie to po tych partiach, tak jakbyśmy to zrobili w wypadku wyborów parlamentarnych czy samorządowych, czy może jednak trzeba troszeczkę inny podział wprowadzić. To za parę minut do tego wrócimy. Teraz tak, już tak pro forma dodajmy. Ja uważam, że oczywiście brak Korwina, no umówmy się, dobrze, no, tak, przypomnijmy jak Korwin praktycznie przed każdymi wyborami wbija kosę własnej partii w plecy, no przed ostatnimi to już była taka spektakularna, gdzie właściwie chciał legalizować pedofilię, no ale Korwin został wyrzucony, założył swoją mikropartyjkę, ona tam jakiś znikomy wynik dostaje, być może odpowiada za te 100 tysięcy brakujących głosów konfiarskich, tego nie wiemy. Dodajmy też, że w tej kampanii praktycznie nie było mowy o tych właśnie geniuszu ekonomicznym Konfederacji Sławka Mentzena, czyli nie było tych bzdur o likwidowaniu ZUS-u i tak dalej, które, tak jak wspominaliśmy w naszym pierwszym odcinku, za które Sławek Mentzen był dosyć srogo orany przez różnych ludzi, dziennikarzy albo Rysia Petru w trakcie ostatniej kampanii. No i co, ja bym jeszcze zwrócił uwagę na jedno, przepraszam, na dwie rzeczy. Jedna, wszedł Grzegorz Braun, to tak, z jednej strony... Bo tak, bo ja też tak powiedziałem, że oczywiście Polska będzie eksportowała więcej szuri do Brukseli, to jest prawda. Z drugiej strony,
W Parlamencie Europejskim bywali już podobni ludzie. Tam byli, to mi na przykład przypomniał ostatnio Kuba Worącow, że no przecież było trzech członków greckiej partii de facto faszystowskiej, tak? Gdzie jeden z nich był wręcz skazany za terroryzm i on został europosłem później. Jeśli chodzi o polskie realia, no to przecież był ojciec Romana Giertycha. Dokładnie. Teraz w tych wyborach, o czym za chwilę powiemy więcej, podostawali się bardzo dziwni ludzie z AfD na przykład. To nie jest też tak, że taki jeden Grzegorz Braun tam nie wiadomo co zrobi w tym parlamencie. Ale ja pamiętam jak Kuce, to autentyczne Kuce, mówiły w 2014 roku, że o, Korwin teraz się dostał, to zobaczycie, on tam już zrobi porządek. Naprawdę było coś takiego. Po czym oczywiście... A on tam głównie spał. Oczywiście zacząłem się do nich dobijać po tym jakimś czasie i jak tam idzie robienie porządku, okazało się, że to taki polityk jak inni. No. Też jest trochę progresu. Nikt się nie spodziewał. Ale to trzeba przyznać, Braun to nie jest taki polityk jak inni. No nie. To jest szczerze wierzący ideowy szaleniec. Zobaczymy, będzie na pewno wstyd, to gwarantuję na pewno. I będzie też trochę śmieszno i trochę straszno. Ale to jedno dobre, że nie tylko Europa od tego nie upadnie. Nie tylko od nas wchodzili tacy ludzie, to nie tylko tak, my się będziemy musieli wstydzić. Tak, ale plus dla Władimira Władimirowicza jest taki, że no jego głos w polskim domu będzie teraz jego głosem w domu europejskim, będzie lepiej słyszalny. No i jeszcze jedna sprawa, tutaj pojawiły się takie głosy, oczywiście natychmiast podchwycone przez konfederatów, bo im to dobrze robi na PR, że no patrzcie, patrzcie, oto lewica, która tutaj poniosła wielką porażkę, nie wprowadziła żadnej kobiety do Europarlamentu z tych trzech mandatów, a Konfederacja dostała 6 mandatów, w tym aż 2 dostały kobiety. No i jak sami widzicie, że tak naprawdę Konfederacja prawicowa, narodowa, wolnorynkowa jest bardziej prokobieca od tej rzekomo prokobiecej lewicy. Więc tak, to jest po części prawda, my nie będziemy to absolutnie bronili lewicy, bo nie ma za co, zupełnie, raczej będziemy ją kopali za chwilę, mimo że leży. Natomiast troszeczkę niuansuję tę sprawę, tutaj polecę i zalinkujemy pod tym nagraniem artykuł Katarzyny Wężyk w Newsweeku, gdzie tłumaczę troszeczkę bardziej na liczbach, ile kobiet rzeczywiście na to Konfederację głosowało i czy mówimy tu o jakimś radykalnym zwrocie, no nie do końca. No i dodajmy, że jedna z nich to jest Anna Bryłka, już w Gazecie Wyborczej, konkretnie w Wysokich Obcasach, już były zachwyty, jaka to ona jest zdolna i tak dalej, więc mówiłeś tutaj przed chwilą o normalizowaniu Konfederacji tak. W mainstreamie, no to teraz będzie tego tylko więcej, bo choć w liczbach bezwzględnych ten wynik jest praktycznie taki sam jak w wyborach parlamentarnych, po prostu lepiej zmobilizowali elektorat, no to nie oszukujmy się, jest dwucyfrowy i oni będą tym grali. Będą mówili, że no tam w parlamentarnych nie pykło, były pewne powody, ale teraz już wrócili do tego, jak być powinno było być od początku i po prostu mają dwucyfrowy wynik i idą po to. Ty chciałeś jeszcze jedną rzecz dodać o frekwencji. W sumie dwie, zanim powiem o frekwencji, to jest tak, oni pewnie będą szli jakieś takie ostre narracje, no ale zwróć uwagę na to, że paliwo im się może skończyć. Bo jeśli chodzi o wybory kolejne, no bo co będą mówić o Parlamencie Europejskim, no przed wyborami prezydenckimi, no trochę nie te wybory. I to też pamiętamy, to już nawet Marcin Duma, ten szef Ibrisu, stwierdził, to był bodajże, był wtedy gościem u Igora Janka, więc znakomity duet, i tłumaczył, że taka partia jak Konfederacja nie jest w stanie utrzymywać się cały czas na wyższym poziomie poparcia, bo oni muszą jednak te skrajne emocje rozgrywać. Oczywiście powiedział to wtedy tylko i wyłącznie po to, żeby jakoś się wytłumaczyć z tego, że Konfederacji bardzo spadało, a on wcześniej twierdził, że jest jeszcze niedoszacowana przy tym jak oni mieli jakieś 17% w jego sondażach. Także ja bym tutaj był spokojny. Oczywiście trzeba na to zwracać uwagę, jak mówisz, będzie ta normalizacja, będzie nas się przekonywało, że no... Jacy są tacy, ale są skutecznymi politykami. Naprawdę o jednym skutecznym polityku mógłbym coś powiedzieć, ale już po raz drugi tego nie powtórzę. A jeśli chodzi o frekwencję, bo oczywiście zaraz po tym, jak opublikowano to, jak głosowano w poszczególnych kategoriach wiekowych, no obrywało się młodym, bo w kategorii wiekowej, w przedziale wiekowym 18-29, 30% chyba z lekkim haczykiem głosowało na Konfederację. No i ola Boga. Tylko nie zwraca się uwagi na to, że w październiku 2023 roku w tym przedziale wiekowym głosowało 70,9% uprawnionych do głosowania, a teraz głosowało 26,5%. Myśmy sobie to poprzeliczali, ale ponieważ obydwa byliśmy zmęczeni, robiliśmy to ciutkę naokoło, ale wyszło nam, że nawet teraz Konfederacji spadło, więc w swoim takim, no gdzie jak gdzie, ale tam powinni mieć tego elektoratu, tamten powinien być, znajdować się ten żelazny elektorat, ale nawet nikt, część z nich nie poszła do głosowania. Oczywiście w porównaniu do innych partii głosujących na Konfederację poszło znacznie więcej, bo przypomnijmy, że w wyborach do parlamentu tego naszego zwykłego oni mieli czwarte miejsce.
Pierwsze miejsce wtedy w tej kategorii wiekowej miała Koalicja Obywatelska 28,3%, drugie Lewica 17,7%, trzecie PSL, Polska 2050 16,9% i czwarte Konfederacja 16,6%. PiS miał piąte miejsce. Także no faktycznie Konfederacja w tym przedziale wiekowym poprawiła wynik, ale to jest efekt po prostu niskiej frekwencji i tyle. A oczywiście już artykuły się na ten temat produkują, jak to się młodzież zradykalizowała. No więc nie zradykalizowała się, tylko po prostu większa część nie poszła głosować tej młodzieży, o czym też zaraz będzie. No ale dobra, idźmy do następnej partii, czyli do trzeciej drogi. Czyli pierwszy wielki przegrany. No tak, tak, no wielki przegrany z pewnością, jeżeli chodzi o tą mobilizację, no bo przypomnę, średnio frekwencja spadła mniej więcej o niecałą połowę, o 47%, znaczy frekwencja, liczba osób, które poszły bezwzględnie, trzeciej drodze spadło o 3/4, o 75%, i to jest wielka porażka. I teraz ja mam taki mały hot take, że tak naprawdę to jest raczej tak, że trzecia droga była sztucznie przepompowana przy ostatnich wyborach parlamentarnych. Pamiętamy, jak wiele osób mówiło, żeby głosować taktycznie na trzecią drogę, bo grozi jej spadnięcie pod próg. Ja też przed wyborami napisałem, żeby to rozważyć, nie żeby to robić, bo rzeczywiście były sondaże, z których wynikało, bo oni jako koalicja mieli próg 8%, tak, z których wynikało, że dostaną właśnie około 8%, 8,5%, coś takiego. A wszyscy wiemy, jak to się skończyło dla Lewicy w parlamentarnych wyborach w 2015 roku. Dokładnie, więc mi też się nawet zdarzyło napisać coś takiego, że rozważ, bo taki dekalog wyborczy pisałem, rozważ głosowanie taktyczne. Natomiast dziś chyba można powiedzieć, że te sondaże albo były celowo źle zrobione, albo jakieś grubsze błędy tam popełniono, no bo oni dostali 14% wtedy. To było zaskoczenie dla wszystkich. I dzięki temu, czy przez to, Hołownia i Kosiniak mają 60 bodajże 5 posłów, jeśli dobrze pamiętam, i dzięki temu mogą tak skutecznie blokować na przykład aborcję. No i właśnie, ja myślę, że ta aborcja tutaj jest jednym też, tak, drugim dodatkowym kluczowym powodem. Bo pamiętamy dobrze, że w tych wyborach parlamentarnych ostatnich zagłosowało na nich całkiem sporo kobiet. To jest dosyć dziwne, jak pomyślę, że PSL nigdy nie krył swoich ultrakonserwatywnych poglądów, a Polska 2050 jest w takim trochę dziwnym stanie, że Szymon Hołownia jest przecież bardzo wierzący, bardzo katolicki, poświęciliśmy mu cały odcinek, który polecamy, natomiast elektorat ma taki troszeczkę bardziej centrolewicowy. I że tak jakby elektorat nie do końca chyba się zgadza z liderem tej partii, ale wierzą w jego jakąś taką świeżość, tak bym to interpretował. No ale minęło pół roku, widzimy, że są problemy z aborcją, znaczy problemy, no właściwie z wielkim mozołem jest to przepychane i mówi się, że może się uda jesienią. Wszelkie tematy światopoglądowe są od razu topione właśnie przez trzecią drogę. Przecież Kosiniak nawet mówi, że religii ze szkół nie wyprowadzimy, bo on się na to nie zgodzi. Muszę ci udzielić reprymendy, to nie są tematy światopoglądowe, tylko tak zwane. Mieliśmy o tym, wspominaliśmy o tym. No tak, tak, zapomniałem dodać. Tak zwane, nie lubimy tego podziału, ale dobra, tak? No, one dotyczą praw człowieka, o tak możemy powiedzieć, praw reprodukcyjnych na przykład. No w każdym razie tak, ich dziki upór i opór w tej materii na pewno im tutaj nie przysporzył głosów. No i ja bym jeszcze dodał, że tu już słyszeliśmy, na przykład pani Joanna Mucha powiedziała, że być może powinni się rozejść. I gdyby tak się stało, to według mnie te dwie partie przestaną istnieć. Nawet PSL, to nieważne, czy to jest najstarsza partia w Polsce, to w ogóle nie ma znaczenia. Nie. PSL już byłby dawno pewnie pod progiem, gdyby nie ten sojusz z Hołownią. A Hołownia z kolei, wiesz, wszedł do polityki z buta w momencie, w którym KO była na dnie, na moment ją nawet wyprzedził. I od tego czasu właściwie, gdyby nie ten sojusz z PSL-em, to już by było słabo chyba. Wiesz co, jeśli chodzi o PSL, ja jestem zdania, że PSL jest niezabijalny. Naprawdę, to jest, mnie też trochę fascynuje. Oni zawsze sobie znajdą sposób na to, żeby wejść do parlamentu. No, co, jak pamiętasz, jak było w 2019, przecież weszli z Kukizowcami. Zawsze znajdą sobie kogoś, z kim wejdą, bo to jest, naprawdę, to jest coś, czego jestem praktycznie pewny. Oczywiście, no, w pewnym momencie może się okazać, że braknie im elektoratu. Nie przesądzałbym o tym, że już będzie po nich. I jeszcze jeśli chodzi o trzecią drogę w tej najmłodszej kategorii wiekowej, teraz głosowało na nich 9,8% osób, porównując do 16,9%, także jest spadek dosyć spory. Znaczy to jest tak, jak wspomniałeś wcześniej, są te sondaże, bo tych sondaży było mnóstwo, z których wynikało, że elektorat trzeciej drogi jest o wiele bardziej progresywny od samej trzeciej drogi, no i to się musiało w pewnym momencie zemścić. No i zemściło się teraz, nie zemściło się w trakcie wyborów samorządowych. Ale wychodzi na to, że Szymon Hołownia miał trochę racji, blokując wtedy te debaty właśnie na tematy aborcyjne i takie inne rzeczy, nie wypowiadając się jeszcze tak jednoznacznie na temat różnych tematów, bo wiedział, czym się to skończy. No panie Szymonie, okazało się, że miał pan rację, ale nic z tego dobrego dla pana nie wynika.
No dobra, ale nie poświęcamy im tyle czasu, bo tak naprawdę to nie ma wielkiego znaczenia. Możemy chyba przejść do największego lucera tych wyborów, czyli do lewicy, gdzie zadam od razu pierwsze pytanie, przepraszam, do kogo? To takie coś jeszcze istnieje. Drugie, czy w ogóle prowadziła jakąś kampanię wyborczą? Trzecie... Tutaj będę z tobą polemizował. No prowadziła, tylko... To jest taka straszna dysproporcja, bo tam są ludzie, którym się chce, którzy prowadzą kampanię, tylko oni prowadzą to w sposób, no niestety, no, wiem, że to niestety to nie będzie pasowało, ale niestety w sposób merytoryczny, co się w ogóle nie przebija. No i tak, myśmy o tym mówili, bo były dwa odcinki na temat tego, czemu lewicy nie idzie, to jest czynnik zewnętrzny, że no warunki są takie i boisko jest takie, a nie inne. I samymi merytorycznymi argumentami, mówieniem o tym, właśnie czym się chce zajmować w Unii Europejskiej, jeżeli dla Polaka Unia Europejska to jest jakiś twór, który go właśnie tam chce mu zrzucać migrantów na głowę albo go karze plastikowymi nakrętkami, takimi, który się nie oddziela od butelek, no to potem ktoś, kto wychodzi, mówi, ja się chcę w Parlamencie Europejskim zajmować tym. On się w ogóle nie przebije, ale, zaraz ci oddam głos, to jest sytuacja zastana i z tym należałoby się liczyć. Po prostu, projektując kampanię, powinno się brać takie rzeczy pod uwagę i nie zostawiać tych ludzi samych sobie, bo to wszystko się rozbija, moim zdaniem, też o to, że lewica jest taka, nie trudno przybijać dzisiaj, przypinać lewicy łatki szalonej. Bo wyciąga się, już nie będę mówił nazwisk, ale są ludzie, którzy wypowiadają się w taki sposób, jak gdyby chyba nie zdawali sobie sprawy z tego, że ich wpisy na Elonexie albo pojedyncze wypowiedzi rezonują potem w prawicowych bankach. Że wycina się, nawet nie trzeba ich z kontekstu wycinać czasami, a czasami jest to robione i robi się z lewicy jakichś szaleńców. No to nie dziwne, że ludzie nie chcą głosować na szaleńców. No tak, ale mi chodzi bardziej o to, znaczy tak trochę to powiedziałeś, że musisz się po prostu do tego dostosować, tak? Takie są warunki, no to się nie obrażasz się na to, tylko się do tego dostosowujesz. Ja, szczerze mówiąc, nie miałem wrażenia, że oni w ogóle prowadzą kampanię, bo to, że tam jeden, drugi, trzeci działacz, poczekaj, coś tam merytorycznie próbują powiedzieć, to jest spoko, ale po to jest partia, żeby to nie były trzy osoby, które coś próbują powiedzieć, tylko żeby stworzyła jakąś spójną strategię. Konfederacja nie miała takiego problemu, PiS nie miał nawet takiego problemu, mimo że wpadały w szurię, KO nie miała takiego problemu, Trzecia Droga trochę miała taki problem. I teraz najlepiej o tym świadczy to, co oni mówią po fakcie, tak jak zawsze. Ja nie ukrywam, czekałem z utęsknieniem na wywiad Czarzastego po tych wyborach. No i oczywiście się doczekałem. Czarzasty przyszedł do Roberta Mazurka, no i oczywiście posypywał sobie głowę popiołem. Była masa błędów. Były źle ułożone listy, złe proporcje kobiet i osób młodych, tak jakby to był kluczowy problem. Były źle ułożone listy i zła proporcja kobiet i młodych. Poczekaj, zapowiedział, że będzie reset programowy, reset językowy, cokolwiek ma to znaczyć. No i na koniec dopiero powiedział jedną rzecz, gdzie chyba rzeczywiście, przynajmniej wydaje się, że werbalnie rozumie, na czym być może polega problem lewicy ogólnie. Musimy być bardziej wyraziści w rządzie, walczyć o sprawy, które ludziom obiecaliśmy. No, być może, bo tak, jesteście w tym rządzie od pół roku, trochę was nie widać, nie ukrywajmy. A Trzecią Drogę widać. Tu jest jeszcze taki problem, że ta decyzja partii Razem, my tam też poświęciliśmy temu cały odcinek, żeby nie być w rządzie, sprawia, że lewica, no, wydaje się jako partia, jako konstrukt taki polityczny bardzo niespójny, no bo z jednej strony mamy ludzi, którzy są w tym rządzie i tam popierają pewne pomysły, z drugiej strony mamy Razemitów, którzy tych pomysłów nie popierają. I znowuż, nie ma nic złego w krytykowaniu pewnych pomysłów, ale nie będę mówił, że to jest przez to, ale no może to być jeden z czynników. Tak jak powiedziałeś, że nie widziałeś kampanii. Widzisz, bo to jest tak, że ja też gdybym, bo ja znam tych ludzi, znam ludzi osobiście, którzy prowadzili tę kampanię i tylko i wyłącznie dlatego ten przekaz do mnie docierał. Bo gdybym ich nie znał, pewnie algorytmy by mnie traktowały trochę inaczej, to by nie docierało, ale to też pokazuje, że na szczeblu centralnym, no ktoś nie podjął jakiejś decyzji albo podjął właśnie, żeby nie wspierać tych ludzi. No i się skończyło tak, że ci ludzie, którzy prowadzili merytoryczne kampanie, no nie poszło im to, bo wszyscy inni grali na emocjach, no więc też pasowałoby grać na tych emocjach, zwłaszcza, że lewica ma tutaj dosyć ułatwione zadanie. Masz, ujmując to w bardzo uproszczeniu, proludzkie poglądy. Jakim cudem nie jesteś w stanie z tego wytworzyć żadnych emocji, no pozytywnych choćby, pod twoim własnym adresem. Jeżeli masz znajomego blogera takiego jak ty i do niego to dociera, to może oni to uważają, że to jest sukces. No nie, no gdybyśmy o tym mówili w trakcie kampanii, w odcinkach, to może ktoś by potraktował to jako sukces, ale no nie robiliśmy tego. Jeszcze dodajmy piękną wypowiedź Roberta Biedronia, słyszałeś? A która? Bo było ich kilka i musisz mnie teraz poratować pamięcią. Biedroń pogratulował w wyniku Koalicji Obywatelskiej, powiedział, że super wyszło, bo przecież te partie proeuropejskie mają większość i więc w ogóle jest spoko, bo mają Razem tam 52%, on chyba naliczył.
Jest Gitev. No i pora na CS. Wygrany. Pora na CS. Znaczy, wiesz, to tu jest jeszcze inna kwestia, bardzo duża, duży problem w takich sytuacjach, bo to są aż trzy różne partie. I każda z tych partii wiadomo będzie ciągnąć dywan w swoją stronę, co w przypadku dużych partii z dużymi zasięgami niekoniecznie musi się źle skończyć, ale w przypadku małych partii może, bo przez to, że nie wspiera się wszystkich tych kandydatów, tylko swoich, no to może być tak, że okej, ten mój będzie miał dobry wynik, tylko że lista cała pójdzie, teraz próg przekroczyli na szczęście, ale były już obawy formułowane i to niekoniecznie przez prawicę, przed wyborami, że to się może bardzo źle skończyć, że mogą jednak spaść pod próg. No i tak, jak to znajomy Ahmed Goldstein, z którym może kiedyś się uda nagrać jakiś odcinek wspólny, on po wyborach napisał, że on nie będzie tłumaczył, co lewica powinna zrobić, żeby mieć duże poparcie, bo to chyba nie jest takie proste. Ja się po części trochę z tym zgadzam, dlatego że oczywiście wszyscy potem podpowiadają lewicy, co powinna robić, no ale chyba można sformułować taką myśl, że nie będzie jakaś bardzo, nie odbiorą mi może karty lewaka, że chyba coś jest nie tak, bo to są któreś wybory z rzędu. W wyborach do zwykłego parlamentu, tego naszego, też im nie poszło zbyt dobrze. W wyborach samorządowych poszło im gorzej, teraz poszło im tragicznie, a warto powiedzieć, że dla lewicy wybory do Parlamentu Europejskiego powinny być proste. No bo to są ich, tam w Parlament Europejski to są ich miejsce, w którym lewica powinna się doskonale odnaleźć. Jest tam progresywizm, są tam różne takie proludzkie pomysły, jakieś plany, są też proekologiczne jakieś, czyli to wszystko, no to wszystko, na czym lewicy powinno zależeć i w czym lewica się powinna odnajdywać. No a pokazało się, że się nie odnajduje. No i co? Ja bym po prostu powiedział, że ja też może nie będę mówił, co mają robić. Ja bym oczekiwał, by robili cokolwiek. Dodajmy jeszcze parę rzeczy, bo to można, że na pewno jest strategia komunikacyjna, tak eufemizując, powinna zostać zmieniona, ale może to o tym mówił Czarzasty, kiedy mówił, że będzie reset językowy. Może o to chodziło. Przekonamy się niedługo. Ja to jeszcze bym wspomniał o tym, że w 2021 roku był taki sondaż CBOS-u, w którego wynikał, że młodzież się utożsamia z lewicowymi poglądami i plasuje sama siebie po lewej stronie i to w ogóle nie zostało wykorzystane w żaden sposób. Oczywiście automatycznie podniosły się wtedy, momentalnie się podniosły nieautomatycznie głosy Altleftu, który tłumaczył, że o, jakby tych młodzież podrapać trochę, to by wyszło z nich zwykłe lipki. Czyli zamiast skorzystać z szansy, którą wtedy dostali, znaczy ta szansa, no to było też to pokłosie decyzji Trybunału Przyjemskiego, który zakazał aborcji praktycznie w Polsce, bo to wtedy się ludzie młodzi, którzy się przeważnie buntują, bo tak robią młodzi ludzie, wtedy się właśnie opowiadali po stronie lewicowej, bo lewica głośno się wypowiadała na tematy aborcyjne. Potem już z tym nic nie zrobiono. Zostało to tak, to sami, tych młodych zostawiono samych sobie, może ktoś uznał, że skoro oni się utożsamiają z lewicą, to na pewno będą na nią głosować. Otóż nie. Idźmy jeszcze dalej, bo teraz mam taki, nie wiem, czy to jest właściwie hot take, czy nie. Otóż ja uważam, że na wyniki tych wyborów należy patrzeć odrobinkę inaczej. Czyli nie tylko myśleć w kategorii, czy tu wygrało KO, czy PiS, czy Konfederacja ma dobry ten wynik, czy nie aż tak dobry i tak dalej. Pozwól jeszcze tylko jedną dygresję, bo zapomniałem o tym wspomnieć przy PiSie. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na to, w jaki sposób prezes przemawiał. Już nie powiedział, że oni wygrali, tylko oni byli przygotowani na to, że będą mieli to drugie miejsce, bo on miał przygotowaną taką analogię historyczną, że kiedyś chyba w tych pierwszych wyborach do Europarlamentu i nie poszło, a potem poprawili i wygrali wybory prezydenckie i parlamentarne, także tutaj już był prezes przygotowany do tego. Także oni też już przestali to rozpatrywać chyba w takiej kategorii właśnie zwycięstwa i porażki, znaczy pewnie dalej rozpatrują, ale może już mniejsze, przykładają mniejszą uwagę niż w wyborach do parlamentu zwykłego, który wygrali oczywiście i samorządowych, który też wygrali. Ale dobra, bo ja chciałem ogólnie powiedzieć tak, że wydaje mi się, że powinniśmy na to patrzeć w ogóle odrobinkę inaczej. Nie na jak spór pomiędzy, czy te wybory pomiędzy KO, PiS-em i jeszcze tam trzecią drogą, lewicą i tak dalej, tylko pomiędzy po prostu partiami pro i antyunijnymi. Jeżeli to ułożyć w taki sposób, no to ponieważ miał miejsce ten mechanizm, to zjawisko, o którym mówiliśmy już wcześniej i wielokrotnie w ogóle, czyli że PiS wszedł na podwórko Konfederacji, przejął jej radykalne, szurskie tezy, że tutaj ruina gospodarcza, wielki spisek francusko-niemiecki, nie wiadomo co jeszcze. Przejął to,
to tak naprawdę można powiedzieć, że zwiększył elektorat antyunijny, bo mimo to jakby PiS-owi nie spadło jakoś tak radykalnie, prawda? No i wychodzi teraz na to, że partie, poczekaj, że partie antyunijne dostały 48% głosów. No, no bo... właśnie, ja bym tutaj jednak to poczynił takie rozróżnienie, bo PiS, no, to jest taka partia pewna sprzeczności w tym momencie, bo oni tak nie są tak do końca antyunijni i to jest też, przez to nie są w stanie z Konfederacją na tym polu konkurować, bo Konfederacja jest oczywiście antyunijna i to bardzo, bo PiS zwrócił uwagę na to, że oni tłumaczą, że Konfederacji się nie podoba Unia w ogóle, a PiS-owi taka Unia. Generalnie sprowadza się do tego samego, ale oni przynajmniej tam w takim sensie deklaratywnym, to oni chcą tą Unię reformować. Przepraszam, przypomniał mi się, jak Jarosław Kaczyński ogłaszał, że jakiś prawnik ma pisać nowe traktaty unijne. Zalinkujemy to, bo to były bardzo odległe czasy. No ale zwróć uwagę na to, na samą tą retorykę. No oczywiście, to jest na końcu tego jest zwiększanie tego elektoratu antyunijnego. To jest taki troszeczkę... No Cameron pokazał, jak się to kończy, jak się gra na takich różnych antyunijnych narracjach. Natomiast tutaj, no faktem jest, że nie powinno nas cieszyć to, że PiS przez swoje takie no głupie postępowanie pomaga Konfederacji nie tylko, bo jakby Konfederacja zniknęła, może się kiedyś rozpadnie, to ci ludzie, którzy ją tworzą, no oni nie znikną. Znaczy ja tutaj mam bardziej pesymistyczne podejście od ciebie, bo uważam, że po pierwsze, tak, PiS jest jak najbardziej antyunijny. Jakby nie widzę tutaj tego, tej sprzeczności. Bo to, że PiS tam mówi, my chcemy Unii, ale nie takie, to znaczy po prostu, że oni nie chcą Unii, tylko w Polsce, gdzie jest wysoki entuzjazm do Unii, nie można tego głośno powiedzieć, jak się jest partią, która ma 30 kilka procent. Tak może mówić, wiesz, Braun. No, ale Zielony Ład na przykład chwalili na samym początku. No, tak, ale dobrze, ale poczekaj, no oni to chwalili tylko i wyłącznie dlatego, że mogli dzięki temu się pochwalić, że zrobią, to będą inwestycje w Polsce. A tak naprawdę teraz, gdy już nie oni rządzą, to z nich wylazł ten prawdziwy PiS, czyli spiski ekologiczne, ekoszaleństwo, sterowanie społeczeństwem, nowy neomarksizm, nowy komunizm, nowy bolszewizm. Przecież ja to sparafrazuję nie polityków Konfederacji, tylko PiS-u. No tak, ale z drugiej znowu strony, że oni cały czas tłumaczą o tym, jak to oni opowiadali, że to teraz się zmieni ta arytmetyka w Parlamencie Europejskim, konserwatyści będą mieli więcej do powiedzenia. Któryś z tych polityków pisowskich topowych o tym mówił, że teraz to się zmienia. Oczywiście to się nie zmienia, ale to nie jest taka skrajne antyunijne narrację, bo no tak jak mówisz, oni nie mogą w coś takiego iść, bo w Polsce dużo ludzi jest nadal zwolennikami. Oni tego nie mogą mówić w Polsce, ale potem jak wyjeżdżają poza granicę Polski, jadą na szczyt National Conservative w Brukseli, na szczyt, ojejku, jak on się nazywa? Ten CPAC? Jeden to był Mega, czyli Make Europe Great Again w Bukareszcie, tak? A CPAC właśnie, dziękuję. CPAC w Budapeszcie. Jedzie tam liczna reprezentacja pisowców i to naprawdę, szczególnie ten CPAC, który jest najważniejszy, ten w Budapeszcie, pojechali przedstawiciele wszystkich frakcji PiS-u. Wszystkich, od zakonu PC po ziobrystów i po prezydenta nawet, bo Mastalerek tam był. I oni mówią, że musimy wrócić do Europy ojczyzn i tak dalej. No sorry, no to czym ma być Europa ojczyzn, jak nie demontażem Unii Europejskiej? Ona się nie musi zmieniać w superpaństwo, żeby po prostu ją zdemontować, by stworzyć Europę ojczyzn. Nawet nie chodzi o żadną federalizację. Bardzo mi się nie podoba ta dyskusja, bo spozycjonowałem się jako obrońcę. Ja ich nie bronię. Ja uważam, że na samym końcu działań PiS-u jest faktycznie polexit, bo do tego nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast no to oni, ta Europa ojczyzn, dla nich to jest coś właśnie taka, to dlatego oni są tak bardzo niespójni, bo oni by chcieli, żeby ta Europa ojczyzn była w Unii Europejskiej, bo im się wydaje, że ta Unia Europejska kiedyś to była inna niż teraz, bo pamiętasz, że nas okłamali, co innego nam obiecywano, to jest też grane przecież przez Tygodnik do Rzeczy, któremu poświęciliśmy, czy jego okładkom poświęciliśmy cały odcinek i tam była chyba jedna okładka, nie chyba, tylko na pewno była okładka, w którym właśnie o tym jest wielkie kłamstwo, czy jakoś tak to było sformułowane. Oni pewnie, część z nich sama siebie nie postrzega jako polityków antyunijnych, mimo że nimi po prostu są, że ich działania, bo też no, z punktu widzenia obywatela Polski, choćby ze względu na nasze położenie geograficzne, nie jest istotne to, jakie poglądy mają ci ludzie, ale co robią. No i oni działają w sposób antyunijny, chociaż deklarują, że są oczywiście bardzo prounijni, tylko że ta Unia powinna się do nich dostosować, co się oczywiście nigdy nie stanie. No ale ponieważ po owocach ich ocenicie, możemy spokojnie mówić, że są ugrupowaniem antyunijnym, no i tym samym ugrupowania antyunijne mają 48%. No i tym samym możemy tak trochę płynnie przejść do wyborów w skali europejskiej. No bo tak, u nas
media, te główne, zaczęły mówić, że uff, udało się zwycięstwo. Koalicja Obywatelska po raz pierwszy od dekady zajęła wreszcie pierwsze miejsce i ten PiS wreszcie drugie, prawda? No, koszmarny wynik Lewicy i dobry Konfederacji, no tak, ale bo to niska frekwencja i tak dalej, nie ma się czym przejmować, wygrali. Natomiast jeżeli podzielić to w taki sposób, no to się okazuje, że no owszem, wygrali, ale 52-48, nie bardzo jest się czym cieszyć. Dodajmy, że pod progiem znalazły się jeszcze przynajmniej takie małe oczywiście partyjki, które razem jednak ten 1-2% dają, jak partia Polexit. No czy jaśniej się da, nie wiem. Tak, a tutaj Żółtka, czy takie tam wspomnijmy tutaj po Korwinie. Wywiad z Anną Mierzyńską, która mówiła, że te wszystkie małe partie, one startują po to, żeby o nich mówiono, żeby było o nich głośno, bo dzięki temu są na lata, to jest wszystko oczywiście pomyślane, są w stanie coś potem ugrać. Może nie całe partie, ale ludzie z tych partii. Konsolidują struktury, przede wszystkim o to chodzi, tak? Konsolidują struktury, widzą, kto się sprawdza, kto nie i tak dalej. No, mieliśmy ten głos Bezpiecznej Polski, Leszka Sykulskiego, on tam dostał jakieś znikome, malutkie poparcie, ale dobra, ale no był, tak? Mieliśmy bezpartyjnych samorządowców, to jest skrajna prawica, de facto przystawka PiSu, prawda? No ale dobra, popatrzmy, jak to wyglądało w Europie, bo tu mamy taki zabawny myk w polskich mediach, że mówią, że tutaj wygrała opcja proeuropejska, brawo, nie? 52-408, wielkie zwycięstwo. I te same media w artykule obok mówią, o nie, w Niemczech wielki sukces AfD, dostało 16%. No to zaraz, chwila, wait. Jeżeli AfD w Niemczech dostało 16%, to jest wielki sukces, to w jaki sposób w Polsce to, że PiS, jadąc praktycznie całkowicie na przekazie jawnie antyunijnym i szurskim, i Konfederacja, jadąc na jeszcze bardziej antyunijnym, szurskim przekazie, dostają razem 48% i to nie jest sukces. Dodajmy, że już widać, na przykład w przypadku Niemiec, i mam nadzieję, że w najbliższym czasie uda nam się zaprosić tutaj jedną ekspertkę, z którą porozmawiamy dokładnie o krajobrazie politycznym w Niemczech i o AfD i o ich związkach z Konfederacją, to już próbujemy tutaj, podejmujemy próby. Krótka dygresja od razu z erratą, bo powiedziałeś, że Korwin założył własną partię, no i ty, coś mi się odblokowało, jak powiedziałeś. Nie, Żółtek, popłuczyny po Korwinie. Tak, ale nie, bo Korwin-Mikke startował z bezpartyjnych samorządowców. Ach, no tak, rzeczywiście, no ale to tam mniejsze. Ale warto wspomnieć, żeby nie było, że coś przegapiliśmy, ale kontynuuj. Tak, no więc w Niemczech AfD, czyli partia po pierwsze antyunijna, po drugie mająca tyle afer związanych z rosyjską lub chińską agenturą, że właściwie jedna goni drugą, jakoś im to nie przeszkadza. Jak spojrzeć na mapę Niemiec, no to sorry, widać zabory, bo po prostu w byłym NRD AfD wygrywa i dostaje 32%. Ale oni, wiesz, to wcześniej były jakieś, jeśli chodzi o jakieś analizy, to po pierwsze AfD miało to poparcie w miarę stabilne, po drugie właśnie jeśli chodzi o NRD, oni tam tuż przed parę lat temu. Oni tam zawsze mieli tak, więcej. Tak. Jakoś im tam lepiej czym idzie. To się różni od tego, czym to się różni od tego, że PiS i Konfederacja też mają więcej na Podkarpaciu czy na Lubelszczyźnie? Dalej jest jeszcze partia... No nie, przepraszam, tam jest jednak stanowcza, przepraszam, jest duża różnica między tym, bo to u nas nie było dwóch osobnych tych państw, choć wiele osób chciałoby tak mówić, natomiast tam to było RFN i NRD. No dobra, ale u nas przez 120 lat były zabory, które jak wiemy na choćby z profilu facebookowego, który polecamy, widać zabory, czy tam grupa to jest chyba, na tych mapach wychodzi naprawdę przy bardzo wielu okazjach w sposób dość radykalny. I przy wyborczych zresztą często też. Ale dobra, dalej w Niemczech jeszcze należałoby do tego dodać 6% dla partii BSW, czyli ruchu Sary Wagenknecht. To jest taka partia oficjalnie lewicowa, de facto po prostu prorosyjska. No i wszyscy się chyba zgadzamy, że jest to bardzo... bardzo mocno żółta kartka dla Olafa Scholza, jego SPD i tej całej koalicji tam z liberałami i zielonymi. A właśnie się zaczyna powolutku maraton wyborczy w Niemczech. Już jakby niedługo. To jest jakby pierwszy akt jego. No i wychodzi na to, że może się okazać, że po prostu za rok, dwa, trzy AfD może po prostu współrządzić Niemcami. To może być bardzo nieciekawe, bo to jest tak jakby u nas współrządziła Konfederacja. No ale z kim by przyrządzili? No pierwsze miejsce w tych wyborach CDU miało. No CDU raczej, nie wiem, nie podejrzewam ich o chęć współpracy z AfD. Zobaczymy, jaka będzie tendencja. No, oczywiście. Dalej, jeszcze tak dodajmy jako ciekawostkę, europosłem z ramienia AfD został Polak Tomasz Frelich, który jest wiceszefem młodzieżówki AfD, czyli Junge Alternative. Bardzo, bardzo się z tego powodu cieszy. Oczywiście twierdzi, że AfD nie jest partią antypolską. Dalej, w Austrii wygrywa naprawdę skrajnie prawicowa partia wolności, czyli FPÖ. Aczkolwiek tam jest sporo rozdrobnienia, ona dostała 25%, 24% Partia Ludowa, 23% Socjaldemokraci. We Francji mamy małe trzęsienie ziemi, bo Zjednoczenie Narodowe, czyli dawniej Front Narodowy, czyli partia Marine Le Pen, tam formalnie szefem jest teraz taki młody gość Jordan Bardella, Le Pen jest taką nieformalną liderką, dostali 31%, podczas gdy druga w kolejce partia Macrona tylko 14%, a socjaliści 13%. Macron z tej okazji rozwiązał parlament
i ogłosił nowe wybory na 30 czerwca. Tutaj dodajmy, że we Francji jest ustrój bardziej prezydencki, taki zbliżony bardziej do amerykańskiego niż na przykład do polskiego, więc tam parlament nie znaczy aż tak wiele, prezydent znaczy więcej. To nie zmienia faktu, że wygląda na to, że zlikwidowano właśnie kordon sanitarny wokół Marine Le Pen. Otóż Partia Republikanie, która dostała w tych wyborach teraz do Europarlamentu 7%, oficjalnie wystąpiła z opcją sojuszu z Le Pen i dostała potwierdzenie. Tutaj mamy cytat z tego właśnie Giordana Barelli, który powiedział: potwierdzam, że będzie porozumienie między Zjednoczeniem Narodowym a Republikanami, będzie pewna liczba deputowanych Republikanów odchodzących z obecnego parlamentu, bądź wystawionych, którzy zostaną poparci przez Zjednoczenie Narodowe. No więc jeżeli tam by doszło do takiego sojuszu Zjednoczenia Narodowego, które ma około 30% i Republikanów, którzy mają około 7%, może się okazać, że partia Marine Le Pen będzie zaraz rządziła Francją, aczkolwiek pamiętajmy, tam prezydent jest ważniejszy. W Belgii mamy ciekawą sytuację, otóż Vlaams Belang, czyli interes flamandzki, to jest partia separatystyczna, która twierdzi, że Flamandia, czyli ta północna część Belgii, powinna się odłączyć. Oczywiście chcą Belgzitu, nie wiem jak to nazwać. Też jest pierwsza, 14,5%, aczkolwiek w Belgii rozdrobnienie jest chyba największe w całej Europie, bo tam po prostu, no jak pierwsza partia ma 14,5%, no to musi być duże rozdrobnienie. Przypomnijmy, że zarówno Vlaams Belang, jak i lepenowcy różnych maści regularnie bywają na tych orbanowsko-trumpistowskich wiecach. No i przypomnijmy, że Vlaams Belang ma dodatkowo dosyć poważny też problem, podobnie jak AfD, z agenturą rosyjską i chińską. Ten Frank Krejelman, ich dosyć wysoko postawiony polityk, okazało się, że współpracuje od kilku lat z chińskim wywiadem, no nikt się nie spodziewał. I teraz chodzi mi o to, że wszyscy się zgadzają, że te partie tam wygrały, bo mają tam od kilkunastu do 30%, mają pierwsze, drugie miejsce i rosną, bo to jest jakby ważne. Rzeczywiście trend mają wzrostowy i wszyscy mówią, że to jest żółta kartka wystawiona elitom europejskim pod kątem imigracji. Przede wszystkim chodzi o imigrację, w drugiej kolejności o ekologię, o Zielony Ład. A u nas się mówi, nie, no jednak przegrali, bo tylko 48. Ja bym się jednak nad tym mocno zastanowił, czy my tu przypadkiem się nie poklepujemy po plecach za bardzo i nie wpadamy w jakąś pułapkę. Zgadzam się z tym, że jest dosyć wysokie poparcie tych antyunijnych polityków, którzy działają w sposób taki antyunijny. I o ile w przypadku Konfederacji to nie powinno dziwić, to w przypadku PiSu trochę mnie to dziwi, bo my już wiemy, czym się to może skończyć. No, nie oszukujmy się, polexit. Ja wiem, że my tu staramy się nie mówić takich rzeczy, tylko trzeba być głąbem, żeby myśleć, że polexit czymkolwiek by nam pomógł. Bo wiemy, że Wielka Brytania, mimo że gospodarkę ma ileś tam razy większą od naszej, no ma drobne problemy. My byśmy mieli te problemy znacznie większe. Tak jak to mówiłem, nie interesuje mnie to, co ci ludzie deklarują, że oni chcą tutaj reformować Unię Europejską. Znaczy odnotowuję to, że oni to mówią, ale najistotniejsze jest to, w którą stronę to zmierza, a no, zmierza w tą stronę, którą wytycza na przykład Tygodnik do Rzeczy, który już któryś raz z rzędu... Pamiętam, jak oni mieli takie sprzeczne te okładki, bo na jednej było, że tu granie polexitem, że oskarżanie, że ktoś chce być z Unii, parę miesięcy później, pych, powinniśmy wyjść z Unii Europejskiej. No, to już chyba nie było granie. No nie za dobrze to wygląda, nie za dobrze to wygląda. Nie za dobrze to wygląda, niestety chyba tego odcinka nie uda nam się skończyć pozytywnie. Aczkolwiek weź pod rozwagę to, że no jednak była ta kwestia Zielonego Ładu, która została rozkręcona i nie tylko u nas to było rozgrywane. To prawda, ale zobacz, że w następnych wyborach za 5 lat po pierwsze albo będzie coś innego, a po drugie, jeżeli ten Zielony Ład zostanie wprowadzony, być może jakoś tam zreformowany i zostanie wprowadzony, to jest program na wiele lat, tak? No do 2050 roku. Będzie można nim grać dokładnie w każdych wyborach. Jeżeli na przykład za rok go wprowadzą, to za 5 lat będzie można powiedzieć, że o, zobacz, i to się już dzieje, już nas niszczy. No dobrze, pod warunkiem, że będzie wprowadzany w sposób zły, bo to Jakub Wiech bodajże powiedział, że ta transformacja energetyczna zielona albo będzie sprawiedliwa, czyli nikt na niej nie straci nie oszukujmy się, ze zwykłych obywateli, albo jej nie będzie. Więc jeżeli zostanie wprowadzona w sposób poprawny, a zakładam, że takie są też, że tak to jest pomyślane, to nie będzie można za bardzo tym straszyć. Jeżeli natomiast będzie wprowadzone jakoś na rympał i okaże się, że ludzie na tym tracą, pieniądze zwykłe choćby, nie wiem, energia zdrożeje, to wtedy będzie bardzo łatwo tym straszyć, rzeczywiście, i wtedy będzie można tym straszyć aż do samego końca, Zielonego Ładu albo Unii Europejskiej. Nie wydaje mi się, bo ja myślę, że nawet jakby był wprowadzony naprawdę dobrze, przecież poświęciliśmy temu cały odcinek, tam są te mechanizmy osłonowe. Ogromne środki są tam poświęcone na to, żeby właśnie jak najmniej ludzi było. Ale póki co one są wirtualne. Było sprawiedliwie, poczekaj. Dobra, ale chodzi mi o to, że nawet za 10 lat, jak to będzie szło dobrze, to oni spokojnie zrobią spin, że idzie źle i że tutaj jest dramat. Naprawdę, bo jeżeli już teraz masz zapisany na papierze plan, w którym naprawdę w głównych punktach
jest jakby odpowiedź na argumenty, które oni stawiają. Żeby nikt nie był poszkodowany, żeby transformacja energetyczna była uczciwa, żeby nie było tak, że jedne kraje, te lepiej rozwinięte względem drugich, tych gorzej rozwiniętych, jak Polska, ale też jakaś Bułgaria, Rumunia, czy inna Słowacja, żeby nie zyskały na tym ich kosztem i żeby nie było tak, że 500 000 europejskich górników nagle straci robotę i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to tam jest, a oni po prostu mówią, że nie. Jakby zobacz, robią to w ogóle w oderwaniu od rzeczywistości. Wiem, dlatego że to nie ma, że to jest wirtualne póki co, to jest tak jak wirtualne pieniądze z KPO, tego nie ma. W momencie, w którym te pieniądze, a domyślam się, że tak to będzie działało w ciągu tych 5 lat, będą już transferowane, ktoś dostanie już te pieniądze, no to już ciężko będzie powiedzieć, że o nie, no dobra, mordy, no bo oni chcą nas zniszczyć, no. Pod warunkiem oczywiście, że no, to będzie, dlaczego? Że to będzie dobrze czy szło. A czy nie udało się PiS-owi prawie 20 lat po wejściu Polski do Unii Europejskiej twierdzić, że do niej dopłacamy, podczas gdy jest absolutnie oczywistym, że nie? Tak, ale to jest, no to przepraszam. No, to jest dokładnie to samo, tylko na uwagę na to, że to była prawa strona PiS-u, czyli Patryk Jaki i suwerenna Polska. No, i, ale oni też... no, bo PiS od tej pory się, wiesz, złagodził, nie? No dobrze, ale to też jest tak, że zwróć uwagę na to, że tamte tu rozmawiamy o bardzo długim przedziale czasowym, z którym naprawdę, jak się wejdzie w szczegóły, no to widać, że to jest nieprawda. A tutaj tu będziemy mówili 5 lat. To jest za krótki przedział czasowy. Mówię, pod warunkiem, że to oczywiście będzie w sposób sprawiedliwy przeprowadzane, że ktoś faktycznie dostanie te pieniądze. Może tak to ujmę. Bo to jak tutaj oni zebrali sobie jakieś dane, Patryk Jaki oczywiście nigdy mnie nie skłamał, po prostu no, opowiadał jakiś głupot. Nikt tego praktycznie automatycznie nie prostował, bo się nie dało. Prostowano to po paru dniach. No to się wmówiono, że oczywiście my na tym. Albo też mówiono, no tak jak mówiono, że KPO to są jakieś drobne. No tylko teraz jak te pieniądze już przychodzą do nas, no to już jest problem. Już o KPO zwrócił uwagę na to, że PiS już nie mówił, że to drobne, że się nie opłaca ich brać, bo trochę głupio. Także ja się zgadzam z tym, że próby straszenia Zielonym Ładem pewnie będą, ale, i to powtórzę po raz zylionowy, jeżeli to będzie przeprowadzane zgodnie z założeniami, to będzie to trudno robić. Natomiast może będzie straszenie czymś innym, no bo tak jak mówisz, może wymyślą coś innego, inny strach. Presja migracyjna będzie cały czas, zawsze można robaki wymyślić. No ale dobra, nie ma co gdybać o wyborach za 5 lat. Na razie trzeba przede wszystkim skupić się na wyborach tych teraz, w których widzimy, że partie eurosceptyczne i wprost antyunijne, zwykle skrajnie prawicowe, choć przypadek Sary Wagenknecht pokazuje, że niekoniecznie. Partie, które często mają słabość do Rosji Władimira Putina albo do Chin Xi Jinpinga. Partie, które są często przesiąknięte ludźmi zamieszanymi w różne skandale szpiegowskie, którzy biorą aktywny udział w wojnie informacyjnej, którą Rosja prowadzi z Zachodem. Te partie urosły w siłę, po prostu. I oczywiście w Parlamencie Europejskim wygląda na to, że ten ruch konserwatystów i reformatorów, który będzie PiS, będzie miał 71 miejsc, tych tam tożsamość demokracja 57, to jest razem 128, niezrzeszonych jest niecała setka, to by razem było 220 miejsc, a większość wynosi 360, więc to nie jest tak, że oni będą rzeczywiście rządzili Unią Europejską, ale będą mieli argument, że jednak w konkretnych krajach powygrywali, że reprezentują miliony wyborców, będą mieli rację, że tak jest, tak? I w ten sposób być może ich trend będzie szedł dalej do następnych wyborów, gdzie może zdobędą jeszcze więcej i może już będą rządzili, a wtedy może być bardzo nieciekawie, naprawdę. Jeżeli będą rządzili separatyści, antyunioniści, którzy tak naprawdę są zamieszani w różne skandale szpiegowskie z Rosją i Chinami w tle, albo po prostu biorą od nich pieniądze, albo po prostu mówią to, co oni chcą, żeby mówili, by rozbijać Europę, no to gdyby ktoś taki miał większość w Parlamencie Europejskim, może być naprawdę kiepsko. Dodajmy jeszcze do tego jedną kwestię, taką, tutaj, jeśli chodzi o nasze podwórko. PiS będzie miał problem, jeśli chodzi o współpracę z jakimiś właśnie takimi skrajnymi środowiskami. Znaczy same skrajne środowiska to by PiSowi nie przeszkadzały, ale to bycie proputinowskimi jak AfD, no to już jest problem, bo przypomnijmy, jak to mąż, znaczy pan Przyłębski, to zresztą, ale dlatego został ambasadorem, że był mężem pani Przyłębskiej, twierdził, że powinniśmy z AfD współpracować i on oczywiście zaraz potem się żachnął, że jemu chodziło tylko i wyłącznie o konkretne głosowania, ale nawet to wywołało spory opór. I ja bym tutaj upatrywał takiej szansy, że może stopować właśnie tych konserwatystów to współpracę jakichś takich tych środowisk różnych, to, że one sobą się jednak mogą nie dogadać pod wieloma względami. No przynajmniej tutaj, bo wiesz, na Zachodzie bardziej ta bycie proputinowskim jest mniej... No tam nie ma aż takiego kordonu sanitarnego jak u nas, bo jednak u nas istnieje, bo jakieś takie o jawnej współpracy to mówią już jakieś skrajne przypałowe osoby z Konfederacji. Nie, nikt więcej. Aczkolwiek zwracam uwagę, że z AfD europosłem został Maximilian Krach, jak najbardziej zamieszany w szpiegowskie afery, a u nas europosłem został Grzegorz Braun,
którego jakby afiliacje prorosyjskie są chyba naprawdę jawne i oczywiste. Ale oni mogą, to zobaczymy, jakie to będzie też miało, jakie to będzie miało przełożenie na przykład na głosowania, bo to jest dosyć istotne. Dużego jakiegoś takiego frontu tych konserwatystów się nie spodziewam, bo to mógłby być problem dla tych graczy, którzy są tam w tym ECR i w tych innych, tych, w innych partiach, że to, no, tam jest jednak za duża sprzeczność, co oczywiście PiS u nas, bo patrzymy na nasze podwórko, umie grać sprzecznościami, no ale nie aż tak. Nie wydaje mi się, żeby to się udało, bo mogą próbować oczywiście, żeby sprawdzić, jak to będzie odbierane u nas. Pewnie będzie odbierane dosyć jednoznacznie, no, współpraca z jakimiś proputinowcami, no ale zobaczymy, co będzie dalej. Nie ma też co tak gdybać. No, to jest daleko idące, jakby wiesz, prognozy. Na razie jakby skupiamy się na tych wyborach. No tutaj niestety pozytywnym akcentem raczej chyba nie możemy zakończyć. Może ewentualnie jakimś apelem, jeżeli nas słucha ktokolwiek decyzyjny, żeby się trochę z tym ogarnąć i przyjąć wreszcie do wiadomości, że to się dzieje, próbować temu przeciwdziałać, póki jeszcze nie jest za późno. Czy masz coś do dodania na koniec, czy możemy... Ja już skończyć? Tutaj nagadałem tyle, że już wystarczy. Ale zakończę tak jak zwyczaj. Wszystko, co ważne, już powiedziałem. Zatem kończymy. Dziękujemy bardzo za uwagę. To był podcast dezinformacyjny. Zapraszamy do udostępniania naszych odcinków, dzielenia się ze znajomymi, komentowania, krytykowania nas także, a jakże, oraz wspierania na serwisie Patronite. Przypominam też, że jak nas wspieracie na Patronite, możecie dołączyć do facebookowej grupy patronackiej, gdzie można z nami tak bardziej intensywnie dyskutować i nam coś podrzucać. Dzięki wielkie i do usłyszenia. Do usłyszenia.